proszę. Jasne. Dzień dobry Państwu, słychać? Słychać. No tak, to powiem tak, zdradzę Państwu kulisy. Z tej strony za bukietem mam zegar i wiem, że muszę, że będzie to trwało 90 minut, to się warto nastawić. Na podłodze mam takie linie, których nie mam przekraczać, żeby nie wyjść z punktu kamery. Postaram się też to zrobić. No trochę się będzie działo. Powiem Państwu, że rzeczywiście najbliższe 90 minut to będzie to. Kilkanaście małych sposobów, co sugeruje ten temat. Że to będzie taki wykład mocno schodzący na poziom metodyczny. Czyli, że będziemy dużo mówić o konkretnych metodach, przypadkach, sposobach i tak będzie, ale nie bezrefleksyjnie. To znaczy nie będą to takie sposoby przedstawiane na poziomie sposobów. To jest w ogóle coraz częściej tak w dzisiejszych czasach, że się mówi na poziomie sposobu bez refleksji po co, dlaczego, do kogo, co to ma być i tak dalej. Ja będę to robił troszkę inaczej. I początek będzie taki, że troszeczkę dam nam do pomyślunku na temat tego motywowania i motywacji. A później dopiero będą te sposoby, nie wiem czy kilkanaście, dużo, ile zdążę, tak? Mogłoby być dużo więcej. Ja powiem, że się jakoś szczególnie tym zajmuję pod kątem metodycznym, myślę, że z 12 lat, to jest trochę czasu. I powiem tak, że mam wrażenie, że to takie niekończące się zajmowanie będzie, że to nigdy tak nie osiągnie się sytuacji, w której ktoś powie, no już ja wiem wszystko na ten temat, albo już teraz dalej tego nie rozwijam, czy nie szukam, bo już wszystko znalazłem, tak? No więc w ten sposób to nie będzie na pewno wyglądać. No właśnie, temat sloganowy, zobaczcie Państwo, właściwie chyba nie ma teraz konferencji edukacyjnej, łącznie z tymi największymi, gdzie nie ma mowy o motywacji, motywowaniu, co motywuje, motywuj. I to nie tylko w dziedzinie edukacji, ale też w dziedzinach na przykład, nie wiem, organizacji pracy. Tak? Mówi się o motywowaniu pracowników, o motywacji pracowników, poziomie motywacji, różnych motywacjach, różnych sposobach na motywację, metodach motywowania i tak dalej. Natomiast powstaje pytanie, no jak się o tym mówi? Ja mam wrażenie, że się mówi na bardzo różnych poziomach i w bardzo różny sposób. Czasami się tak mówi, że mam wrażenie, że się uczy ludzi manipulowania innymi. Czasami się mówi tak, że się myśli o mechanizmach, że się wyjaśnia, ale się za bardzo nie mówi jak. Myślę, że postaram się połączyć przynajmniej te dwa sposoby, tak? Czyli nie tylko to, żeby mówić jak, bo tu będzie dużo o tym jak. Ten tytuł trochę zobowiązuje, nie? Do czego zobowiązuje? No żeby te sposoby się pojawiły. One się pojawią. Natomiast one się, naprawdę jeszcze raz to powtórzę, pojawią w taki sposób, no powiem, postaram się, takiej mądrości, jaką umiem, tak? Ale takiej mądrości, żebyśmy nie tylko wiedzieli, okej, można zrobić to czy tamto, ale też dlaczego, jakie to ma ograniczenia, dlaczego lepiej to, a nie coś innego. Mogą być rzeczy na przykład, które się ładnie świecą, a złotem nie są, nie? Więc może być to bardzo różnie. To są różne kapelusze. Tak, różne, widać, tak? O co chodzi? Tak naprawdę my mamy różne kapelusze na głowach, jeżeli chodzi o motywowanie. Zacznę od pierwszego kapelusza, który mają wszyscy na tej sali. Jaki? No, doświadczenia człowieka, którego różni ludzie, na przykład rodzice i nauczyciele, różnymi sposobami próbowali motywować. Czyli mamy swoje w tym doświadczenia, czy się daliśmy, czy się nie daliśmy. Czy na przykład w wyniku czyichś działań coś zaczęliśmy robić, wkładaliśmy w to wysiłek, pracowaliśmy, staraliśmy się, czy też nie. Może odwrotnie, ktoś się starał, a ja odwrotnie właśnie robiłem, właśnie nie robiłem, tak? To motywowanie mogło dotyczyć spraw dydaktycznych, nauki, wkuwałem i się uczyłem i starałem się, ale mogły dotyczyć zachowania. Na przykład ktoś mnie się starał zmotywować, co bym był uprzejmy, a ja właśnie byłem nieuprzejmy. Albo ktoś na przykład starał, czyli my byliśmy obiektem, że się komuś z nami udało albo nie udało. Ktoś powie, i czemu to jest ważne? Po pierwsze dlatego, że to mamy wszyscy, a po drugie dlatego, że to też nas kształtuje, nie tylko, że jesteśmy profesjonalistami. Nas kształtuje to, co nam robili, nie? No to my mówimy, tak nam robili, no to ja też będę robić takimi sposobami. To jest w ogóle pierwsza rzecz, którą jak się człowiek w akcji życia codziennego próbuje robić, to pierwszy pomysł, jaki będziemy mieli co zrobić, to nawet nie ten, który mamy dopiero później nabudowany, profesjonalny na przykład, tylko pierwszy pomysł, jaki, nie wiem, nasiąknęliśmy nim jak gąbka przez ileś tam lat. To jest pierwsza. Kapelusz. Wszyscy go mają, jak tu siedzą. Nie ma osoby, co go nie ma. Drugi kapelusz to jest kapelusz kogoś, kto coś wie naukowo. Czyta o tym motywowaniu, miał na studiach taki przedmiot, gdzie były takie przedmioty, był na wykładzie jakimś, gdzie ktoś mówił o motywowaniu i pokazywał jakieś sposoby i tak dalej. I mogło to na mnie zrobić wrażenie. Nie? Mógł powiedzieć, byłem na wykładzie, taki człowiek mówił, żeby motywować w taki właśnie sposób uczny. Nie? Albo taki pomysł sprzedał, ja ten pomysł wprowadzę do szkoły. Czemu o tym mówię? Bo to też jest ważne, ale też jest ważne, czy my jakby bierzemy takie pomysły bezkrytycznie. Dlaczego?
Dlatego, że ja znam dużo sposobów, które na motywowanie, które sam robiłem na przykład, kiedy byłem bezrefleksyjny, na przykład takich, które uważam, że robiłem błąd, że bezkrytycznie brałem czyjś sposób, który nie był najmądrzejszy. Ale ja, ponieważ przeczytałem to w mądrej książce, to na przykład to robiłem, tak? Więc, nie wiem, taki najprostszy przykład podam, stary jak świat. Tego akurat nie ja robiłem, ale to jest przykład bardzo dobry. Jak kiedyś, bo motywowanie to jest czasami, że chcę sprawić, żeby ktoś przestał coś robić. I była taka szkoła w Krakowie, gdzie, którą znałem, nie? I tam dyrektorka mówiła, słuchaj, myśmy mieli taką szóstą klasę, nikt nie lubił z nimi pracować, oni dokuczali, przeszkadzali na lekcjach i tak dalej, i przyjechała ze Stanów Zjednoczonych ta anglistka, bo była na stażu, powiedziała, znalazłam sposób w Stanach, ja ten sposób dam i to w ogóle nie tylko będzie minie kłopot z tą szóstą klasą, bo na nich wpłyniemy, ale w ogóle z innymi takimi klasami. Ja mówię, jaki to sposób? I ona powiedziała nazwę, która już budziła podejrzenia, bo ona mówi tablica wstydu. Wie, co to jest, nie? Ona mówi taką czerwoną tablicę z korka powieśliśmy i tam powiedzieliśmy uczniom, że będziemy wieszać nazwę klasy, zespołu klasowego, który przeszkadzał, czy dokuczał, nie? Ja mówię, no i co? Robicie to dalej? Ona mówi, myśmy z tego zrezygnowali. Ja mówię, dlaczego? Ona mówi, bo klasy się licytowały, kto dłużej wisiał. Nie? Czyli jakby, wiecie, nie wszystko złoto, co się świeci, tak? Wreszcie mamy kapelusz kogoś, kto ma swoje doświadczenie. Jakie? I skuteczne, i nieskuteczne, kiedy myśmy próbowali z kimś. Z kim? A, to są dwa takie kapelusze. Z dziećmi, z którymi pracujemy profesjonalnie, wychowankami, uczniami podopiecznymi, ale też z własnymi. Chciałem, żeby mój się bardziej uczył, nie? Moja córka albo syn, a on tu się nie uczy. I teraz zobaczcie Państwo, tak naprawdę te różne kapelusze implikują różne rzeczy. Między innymi to, że każdy jest na innym wykładzie, a nie, chociaż są wszyscy na tym samym. Dlaczego? Bo każdy ciągle ma te kapelusze na głowie już na początku. Czyli cokolwiek ja będę mówić, to ktoś powie, a to prawda, ja tak robiłem, a drugi powie, to głupota, ja robię kompletnie odwrotnie, nie? I tak dalej, i tak dalej. Więc to sobie warto zdawać sprawę, jak dużo rzeczy wpływa na to, co my robimy, jak my próbujemy robić. No bo się pojawia problem. No zadam Państwu pytanie bardzo ogólne, ale jeszcze nim to powiem, zobaczcie, to są tak zwane naczynia połączone. W fizyce jest prosto. Przełożę przegrodę, wyrównają się poziomy. Czyli jak w jednym dodam wody, od razu przepłynie do drugiego. Czyli załóżmy, że ten numer jeden to jest to, co my robimy, bo na razie tak mówię, bo patrzcie, nie mamy bezpośrednio, bo to, co już potem się pojawi, to w głowie, nie, tego ucznia, to my tam bezpośrednio nie mieszamy. My mieszamy bodźcami, czy tam innymi rzeczami, którymi próbujemy zmotywować. W fizyce jest prosto, tu doleję, tam się podniesie, nie? A tutaj tak nie jest prosto. Zobaczcie, czasami jest tak, że ja tu ciągle dolewam, a tam się nic nie podnosi. Wtedy frustracja. Wszystko już zrobiłem, a ten robi dalej, nie? Czy nie robi dalej? No, mógłby robić, a nic nie zrobił, chociaż już tyle miał bodźców, tam to robiłem, siam to robiłem, nic nie zadziałało. Ale czasami jest odwrotnie. Czasami mówimy, taki jest wewnętrznie zmotywowany, my nic nie dolewamy, a u niego taka motywacja, nie? Czyli jest dwóch, jeden robi, chociaż my nie działamy, a drugi nie. Czemu to jest ważne? No bo my się dzisiaj będziemy zastanawiać nad tym jednym naczyniem, tym, czym działamy. I zobaczcie Państwo, zbadajmy wiedzę gorącą. Nic nie trzeba mówić, ale ja mam pewne przekonania, będę miał rację, nie, zobaczymy. Słuchajcie, proste pytanie, ale trudne jednocześnie brzmi. Czym konkretnie motywujemy, ale nie zastanawiajcie się Państwo na zasadzie teoretycznej głęboko, tylko tak każdy dla siebie na szybko. Czym wpływamy na ucznia, żeby go zmotywować do czegoś dobrego albo zdemotywować do czegoś złego? Czyli co to są, jakimi rzeczami, jakimi sposobami, tak ogólnie. I teraz nie trzeba odpowiadać, nie każdy sobie w głowie odpowie, a ja zaraz będę pokazywał różne rozwiązania, tylko umawiamy się, że to jest 100% szczerości, że jeżeli ktoś o tej rzeczy, co ja wyświetlę, pomyślał, to podnosi rękę, że pomyślał, a jak nie pomyślał, znaczy tylko mówię naprawdę, jak pomyślał, tylko podnosi rękę, dobra? Dobra, no to pierwsze. Czy ktoś pomyślał o nagrodach? Czyli o czymś pozytywnym. Jeżeli zrobisz dobrze, coś będziesz miał. Coś dostaniesz, będziesz miał jakiś przywilej, będziesz mógł z czegoś korzystać i tak dalej. O tym pomyśleliśmy. I to robimy. Gdzie to mamy? A wszędzie to mamy. Mamy to w systemie szkolnym, nagrody wypisane różne tam i tak dalej. Mamy to na koniec roku czerwony pasek i tak dalej. Mówimy dziecku, jeśli będziesz miał taką i taką średnią, to pojedziesz tu i tu na obóz, albo kupię ci takie adidasy, albo pójdziemy na lody, albo coś tam innego, nie? Czyli tym działamy i to o tym pomyśleliśmy wszyscy. Czyli to powszechnie wiemy i tu działamy. Czy zawsze działa? Wiemy, że, nie, że ma swoje minusy. Jakie? Na przykład takie, że są ludzie, na których to działa bardzo krótko. Na przykład w czasie, jak chodzą do szkoły, mają szóstkę z angielskiego, kończą szkołę i się przestają uczyć. Czyli nic na stałe się nie stało, bo w ogóle jak mówimy o motywowaniu, to mówimy o krótkotrwałym. Na przykład dzisiaj gada, chciałbym, żeby przestał mi gadać na lekcji, w tej chwili.
Czyli chcę go teraz zmotywować, coś zrobić doraźnego. A jak chcę zrobić tak, żeby on pokochał uczenie się języka obcego na całe życie, to już jest to innego, a się mieści pod tym parasolem motywowanie, nie? Więc tu chcę też pokazać tą długotrwałość i krótkotrwałość. Czyli o nagrodach pomyśleliśmy. No dobra. No tak o nagrodach to od razu są blisko pochwały. Kto pomyślał o pochwałach? No fajnie, dużo osób tak samo. Czyli że mogę pochwalić i tak dalej. Czy pochwały działają? Zależy na kogo, nie? Ja to pokażę dzisiaj, jak bardzo te pochwały jako slogan zawsze działają. Mówimy pochwal, zauważ, doceń i tak dalej. A są sytuacje na przykład, a udowodnię to, w których na przykład pochwałą można osiągnąć odwrotny efekt. Że właśnie jakbyś, no, ale tu już trzeba wniknąć głębiej, to już nie na poziomie ogólnym. No dobra, idziemy dalej. Bądź sami negatywnymi. Jak nie będziesz robił, będzie ci przykro, coś cię spotka negatywnego. Ktoś o tym pomyślał, że tym motywujemy? Trochę osób pomyślał, ale tak robimy. Nie robimy tak? Przecież w każdym nawet systemie, patrzcie Państwo, bardzo długo były tylko uwagi negatywne, teraz dopiero później doszły pochwały, uwagi w tych dzienniczkach, różnych dziennikach. Teraz są pochwały, nagany, pozytywne, negatywne. Kiedyś były tylko negatywne, ja to pamiętam. Nikt nie pisywał nic pozytywnego, ale dalej są. No nie ma po tej stronie zeszytu drugiego uwag, ktoś powie, to jest tylko dokumentacja. Nie, bo uczeń o tym wie, że to wpisujemy, rodzic wie, że to jest po to robimy ten bodziec, żeby ten wpis wywołał coś takiego, żeby ten uczeń się opamiętał, albo rodzic na niego wpłynął. Ale to po to się to wpisuje. Po co tak naprawdę? I mówiąc szczerze bardzo, nie? A po co są punkty ujemne w systemie punktowym w punktach ujemnych? Oczywiście każdy wie, że to jest za krótkie na wielu uczniów, bo ktoś mówi, ma minus 200, mówi, niech se pani wpisze jeszcze, nie? Ale po coś to jest, tak? A po co to jest? A po to, żeby wpłynąć na ucznia. No bo jakby nie było po to, to po co? No po co? No dobra. To o tym pomyśleliśmy, zobaczcie też, nie? Ale to dobra. To teraz patrzcie dalej. Ciekawy jestem następnych rzeczy, ale bądźmy stuprocentowo szczerzy, bo jestem bardzo ciekawy. Szczerze mówiąc, nigdy tego pytania tak dużej grupie nie zadawałem, tylko jeszcze raz apeluję. Stuprocentowo szczerze, że jak było pytanie, to nie, że ktoś wnikał głęboko, tylko naprawdę o tym pomyślał. Jeszcze powiem o ograniczeniach tych minusów, plusów, czyli tych kar i nagród. Ja miałem taką debatę z uczniami, muszę to powiedzieć, z gimnazjum, gdzie było w jednym był system punktowy, w drugim nie było, nie? I ja mówię do tych, co mieli. Słuchajcie, ja jestem ciekawy, czy ten system was motywuje, wpływa na was dobrze. Nic nie sugerowałem na zasadzie, że ja uważam, że nie, czy coś takiego. Mówię, czy to jest dobry system, czy was, wiecie, popycha do czegoś dobrego i tak dalej. A taki chłopak mówi... To jest taki pic na wodę, mówi, taki gimnazjalista, ale ja mówię, dobra, możesz mi taki pogląd, ale to mi daj przykłady, żebym ja to zrozumiał. On mówi, a ostatnio pani przyszła i powiedziała, będzie bal charytatywny, kto przyjdzie? I kolega powiedział na wychowawczej, a będą punkty, pani mówi, będą, plus 5. Ja nie przyjdę, to pani mówi, no dobra, to plus 10, nie? To on powiedział, to przyjdę. Czyli on mówi, to jest pic, bo to działa tylko, to nie jest prawdziwa motywacja, że on chce pomóc, tylko on chce tylko zdobyć te punkty. Czyli właściwie na powierzchownie dość to działa. Ale później powiedział coś gorszego. Później mówię dalej, nie? A mówię, no i dalej dyskutowaliśmy. On mówi, a to ze mną jest niesprawiedliwe, nie? Ja mówię, dlaczego to jest niesprawiedliwe? On mówił o sobie, ale w trzeciej osobie. On mówi, bo wie pan, bo u nas w szkole jest dużo punktów, można dostać za płatne zajęcia pozalekcyjne, a nie każdy ma pieniądze, nie? A myślę, że to powinno się czasami posłuchać. A ktoś powie, ten system jest po to, żeby uczniów motywować do dobrego. Nawet jak mamy dobre intencje, a uczeń to tak odbiera, to już tak nie jest. Więc to się trzeba nad tym zastanowić. No dobra, to teraz kto pomyślał o tym, ale jestem bardzo ciekawy, ile osób podniesie rękę, ale na serio. Czym jeszcze? No to po kolei. Kto pomyślał o tym, że możemy motywować swoim przykładem? Dużo osób pomyślało, to się później zastanowimy, co to znaczy. Kto pomyślał o tym, że możemy motywować współzawodnictwem? Trochę osób pomyślało, ale przecież to się robi nagminnie. Po co są te wszystkie konkursy, nie? Gdzie mówimy, kto zdobędzie, kto będzie miał najlepszy wynik, a kto będzie pierwszy, a kto będzie miał najwyższą punktację w szkole, a kto będzie w klasie, zdobędzie to, czy zdobędzie tamto, dobra. Kto pomyślał, ale tak na serio, że samym klimatem, który jest pozytywny dookoła, możemy motywować. I to już troszkę mniej osób, bo zobaczcie, no właśnie, bo co to jest? Bo to fajnie tak powiedzieć pozytywny klimat, ale to znaczy, jaki jest pozytywny, nie? No dobra. Kto pomyślał o tym, że możemy zmotywować jakąś tajemnicą, że się pojawia jakaś tajemnica, którą trzeba rozwiązać? A to już mniej osób, aha. A kto pomyślał, że właśnie problemem do rozwiązania? Trochę pomyślało osób. Technologią, że możemy, albo jakąś ciekawą formą pracy. Aha. No właśnie czymś jeszcze. I tu mam dwie ciekawe zagadki, bardzo ważne zagadki. Ostatnio rozmawiałem z moim zaprzyjaźnionym dyrektorem R, takie ma imię na R. I ten dyrektor R jest długoletnim dyrektorem szkoły podstawowej i wyszedłbym za linię. Wracam. Czyli już tak.
I ten dyrektor, słuchajcie, ten dyrektor R, dwie historie, ale posłuchajcie dobrze tych historii. W obu tych historiach nastąpiło zmotywowanie ucznia, a w drugiej historii uczennicy. Króciutkie historie. Nie było niczego z tych rzeczy wymienionych. Dobra, pierwsza historia. Jest uczeń, który przeszkadza na lekcji. I zostaje wysłany przez nauczyciela z tej szkoły z szóstej klasy do tego dyrektora R, który jest takim dyrektorem, no takim wieloletnim tam i tak dalej, ale no posłuchajcie. Przychodzi ten uczeń i podam wam, jak przebiegała rozmowa. Przychodzi ten uczeń, a dyrektor R mówi, dlaczego przyszedłeś? A ten uczeń mówi, bo pan z przedmiotu X mnie przysłał, nie? A dyrektor mówi, a dlaczego pan cię przysłał? Bo pan powiedział, że ja gadam, przeszkadzam na lekcji. A dyrektor mówi, R, a ty tak robisz? A ten uczeń mówi, robię. A on mówi, to po co ty to robisz? To jest bez sensu. Weź takiego czegoś nie rób, no nie? Ja mówię, co dalej? A ten dyrektor jest zdziwiony, mówi, no nic, poszedł i nie robił, nie? I to jest prawda, on nie kłamie. Czym płynął? Autorytetem dyrektora? O nie, nie tylko tym. Pomyślcie czym. Druga historia jest tego samego dyrektora R. Jest taka. Idzie sobie dyrektor R przez korytarz i siedzi dziewczynka, tak oddam klimat, bo taką dziewczynkę jest prawie w każdej szkole, czy takie dziecko, taka trochę impulsywna, taka zawsze naburmuszona, taka grubsza, taka nielubiana trochę przez dzieci, trochę taka nerwowa, tego walnie, tam temu coś powie, taka bardzo łatwa do zdenerwowania, czyli takie dziecko trochę kłopotliwe, tak, z punktu widzenia wychowawcy. I siedzi jeszcze bardziej obrażona niż zawsze, nie? I zasuwa dyrektor R i mówi do niej, powiedzmy, nazwijmy jej Julia, ona się inaczej nazywa. Julia, co siedzisz taka smutna, czy jakaś taka zdenerwowana? I siada koło niej na moment. A ta Julia mówi tak, bo ja nienawidzę szkoły. No a dyrektor R mówi tak. A mówi, w ogóle szkoły, czy tej naszej szkoły? Ona mówi, w ogóle to może być. Nie, w ogóle to w ogóle, bo nasza to jeszcze może być, mówi, nie? To dziecko, nie? A on, posłuchajcie, nie ma dużo czasu, więc mówi do niej coś w stylu, o, Julia, co ja ci pomogę, no, trzeba chodzić, no, nic ci nie pomogę, no, przykro mi. I poszedł, nie? Ale słuchajcie, to gdyby był koniec historii, no nie, to dobrze nie było ciekawe. Ciekawe to jest za 3 dni. Za 3 dni, to wcześniej on zaczepił ją, nie? Za 3 dni zasuwa ten sam dyrektor R korytarzem, tym razem ona go woła, panie dyrektorze, nie? On przychodzi, słucham, on mówi, przeszło mi. Może być, no i... A jeszcze podchodzi jakieś inne dziecko, coś rozmawia, nie? A ona mówi tak, odejdź, rozmawiam z dyrektorem. Nie, ale słuchajcie, pomyślcie nad tym, bo to jest prawda. W jednej, może być jedno dziecko tak zwane trudne, co nikt na niego nie ma wpływu. I w jednej klasie jest nauczyciel, który już wszystko zastosował. Mówi, były kary, były nagrody, było informowanie rodziców, były plusy, były minusy, było przestrzeganie, było rozmawianie. Nic nie działa, nie? A obok w klasie siedzi ktoś, to mówi, mógłbyś tak nie robić? On mówi, dobrze, nie będę. Nie? I ktoś inny ma na to dziecko wpływ, a on nic nie robi. Czyli nie ma metody. To co ma? Relacje. A, no to ładnie to nazwać. Tylko widzicie, jak jest z relacją, bo zobaczcie, bo fajnie powiedzieć, no ma relację, nie? Okej. Okay. Tylko, że szczególnie, kiedy chcemy zmotywować kogoś, kto jest w jakiś sposób trudny, czyli się daje we znaki, to z relacją jest trudno. A powiedzieć Państwu, dlaczego? No jakbym się tutaj zapytał każdego nauczyciela, czy ma takiego ucznia albo uczennicę, co jak przychodzi do szkoły i tamtego nie ma, to się człowiek cieszy, nie? To ja myślę, że każdy ma, tak? I to fajnie powiedzieć komuś, ale wiesz, relacja z nim jest ważna, nie? Ale coś Państwu powiem. Ale słuchajcie, posłuchajcie tego, bo to nie jest teoria, to jest pewna praktyka. Dlaczego? Dlatego, że ja się tym zajmuję bardzo długo, tymi metodami wpływu i motywowania uczniów i do mnie naprawdę czasami mądrzy ludzie piszą, że jest jakiś uczeń, opisują, co on tam robi, że na niego się nie da niczym wpłynąć i opisują naprawdę sensowne rzeczy, które zrobili, mówią, że nie ma wpływu. Natomiast jak szukam, zaraz Państwu powiem, jak to badam, tego, co nazwaliście tak, ale szukam tego, to się okazuje, że tego nie za bardzo to mogę znaleźć, czyli relacja. Ale co to jest? Bo relacja w teorii to wiemy, co to jest. Ale dobra, czym się przejawia relacja na co dzień? Bo dobra, robię relację, to tak, żebym to sfilmował, że tu się dzieje relacja, nie? Nie, że jest w głowie, no skąd ma być? To jest jakiś teoretyczny konstrukt? No jest, ale czym on się materializuje na co dzień? To teraz posłuchajcie, bo to jest ważne, naprawdę ważne, co teraz powiem kluczowe, bo będzie dzisiaj dużo metod. Ale rzeczywiście u podłoża tej piramidy, mam nawet taką piramidę, rzeczywiście u podłoża tej piramidy leży relacja. Ale teraz popatrzcie, jak jest trudne dziecko, to ta relacja jest w naturalny sposób, dopóki sobie człowiek nie uświadomi, urywana. Co to znaczy? Że jak po prostu tyle, ile muszę, to się kontaktuję i wtedy, kiedy muszę, czyli wtedy, kiedy muszę zainterweniować.
to jest ostatni kandydat, żeby z nim gadać, kiedy na przykład, nie wiem, potrzebuję kogoś w klasie, żeby coś pomógł. Albo zasuwam korytarzem, coś do kogoś zagadać, to z nim mam zagadać, co z normalnym zagadam, no nie? No i tak dalej, nie i tak dalej. Naprawdę tak jest. To sobie każdy, tylko to trzeba siąść i sobie to uzmysłowić. I teraz zobaczcie, wszędzie w innych zawodach typu Monar na przykład, czy gdzieś, gdzie się pracuje z młodzieżą, taką, to tam na przykład, gdyby coś było nie tak z relacją terapeuta-pacjent, to by się tym zajmowano systemowo, bo by powiedziano, bez tej relacji nie będzie żadnej terapii, czyli tych metod terapii, co może stosować. Nie będzie tej podstawy, to nie będzie. A jak my mamy, jest to dokładnie tak samo, a nawet bardziej, tyle tylko, że nie ma absolutnie systemu, który to robi. Jedyna osoba, która może to zrobić, to każdy, kto tu siedzi. Czyli co sobie zrobić? Na przykład uzmysłowić sobie, że ktoś zaczyna tak na niego działać, że człowiek ucina relacje i zaczyna tego ucznia omijać. Co się wtedy dzieje, jak zaczynam go omijać? Bardzo ciekawa rzecz się dzieje. Przestaje dla niego cokolwiek znaczyć i w pewnym momencie mogę sobie zacząć wpisywać 200 uwag, czy robić różne rzeczy i tak nie będę tak silny, jak ktoś, kto siedzi obok i go tylko poprosi. Bo to jest podstawa. Oczywiście sposoby są ważne, ale patrzcie, są na czubku. Sam czubek bez podstawy mało zrobi. Czyli warto znać metody pod warunkiem, że się to zrobi. Ktoś z Państwa zapyta, co ja proponuję, to ja Państwu powiem coś bardzo praktycznego. Pierwsza rzecz, to przyjąć pewną postawę wobec takiego dziecka, na które chcemy wpłynąć taką, że nawet jak mam problem z jakimś jego zachowaniem, albo że czegoś nie robi, albo że robi, to odgraniczyć to, odciąć to zachowanie od osoby, czyli jakby akceptować osobę, a nie akceptować zachowania. Co mam na myśli konkretnie? Na przykład w wielu neutralnych sytuacjach nawiązywać kontakt. Mimo, że odruch mówi nie nawiązuj, nie? Czyli zasuwam korytarzem, on stoi, to z nim pogadam, chociaż nogi mi idą w drugą stronę, nie? Albo na przykład ktoś ma pomóc mi w czymś w klasie, niech on pomoże. Mam cukierki w ręku, to jego poczęstuję, nie wiadomo dlaczego, nie? Chociaż mu się nie należy, no nie? Czy to działa? Mogę Państwu dużo historii opowiedzieć. Jedną na przykład z Opolszczyzny, gdzie, słuchajcie, gdzie prowadziła, nie wiem, nie, chyba nie opowiadałem, tutaj akurat, gdzie prowadziła dziewczyna, słuchajcie, świetlicę środowiskową i przychodzili jej przeszkadzać tacy starsi gimnazjaliści, bo ona dla dzieci młodszych prowadziła i ona się wkurzała, nerwy miała na nich, wyganiała ich, a oni jej tam przeklinali na terenie, przychodzili, zakłócali i tak dalej. No i słuchajcie, ta dziewczyna miała ich dosyć serdecznie, a jak mu chciała na nich wpłynąć, żeby albo kulturalnie się zachowywali, jak przychodzą, albo żeby w ogóle nie przychodzili. I nic nie działało. Groziła im policją, oni wychodzili za płot, za płotem palili papierosy i dogadywali i tak dalej. I ona mówi do mnie, co mam zrobić? Słuchajcie, to ja tej dziewczyny pytam, a ty spotykasz czasami, bo tam była dziewczyna, przychodziła i trzech albo dwóch chłopaków. Takie wiecie, taka jak to nazwa, taka świta, nie? No to ja mówię, spotykasz tą dziewczynę czasami bez tych chłopaków? Ona mówi, na przystanku, bo jeździmy, nie? Ja mówię, co wtedy? I ona się wtedy nawet zdziwiła, bo tak już miała ich dosyć, że nawet tego nie zauważyła. Ona mówi, wtedy to mi mówi dzień dobry. Tu nie mówi, nie, przychodzi z ekipą, a tam mówi mi dzień dobry. Ja mówię, co? Ona mówi, nic, stoimy na przystanku. I ja zawsze wtedy mówię, spróbuj z tą relacją. Nie uda się, to się nie uda, ale spróbować trzeba zawsze, nie? No i mówię, zagadaj do niej, zobaczymy, nie? I ona dzwoni za kilka dni, taka radosna, mówi, zagadała. Ja mówię, jak? Ona mówi, jak to jak? Na przystanku. Gdzie jedziesz? Zapytałam, nie? Co mogła powiedzieć ta dziewczyna? A, tam, co cię to obchodzi? Nigdzie nie jadę, nie? A ona zaczęła, tak potrzebowała tego kontaktu, że zaczęła tam więcej coś o sobie opowiadać, tratatata i takie różne rzeczy, wiecie? I tak się spotkały 2-3 razy. I ja pytam, no i co? A ona mówi, to było kilku tygodniach, a ona mówi, dalej przychodzą, ale to jest całkiem inaczej. Nie ma żadnego chamstwa, tylko siedzą, a nawet próbują w czymś brać udział i tak dalej. Bo już ciężko robić coś chamskiego do nauczyciela, z którym się ma relacje. I wielu ludzi, wiecie Państwo, którzy myślą z poziomu metody i sposobów, to chcą, tak naprawdę szczerze powiedzieć, działać z poziomu takiego manipulacyjnego. Że mam taki jakiś patent, bam, stosuję i działa na nie. I nigdy nie działa. I ktoś mówi, wszystko stosuje i nie działa, a obok u kogoś z relacją byle co działa. I to jest bardzo ważna rzecz. Każdą metodę, czy warto, ale dobra, ktoś powie, to metody nie są potrzebne, sama relacja wystarczy. Nie. Ale każda metoda działa 1000 razy bardziej, jak jest robiona przez człowieka z relacją. Ja to zaraz udowodnię. Bo trzeba rozumieć pewne rzeczy. Zobaczcie. Pokażę Wam coś jeszcze. Jeśli wrócimy tutaj, to jest Anthony Kiedis. To jest wokalista zespołu Red Hot Chili Peppers. Słuchajcie, kupiłem jego biografię na wakacjach, taki wywiad rzekę kiedyś i mówię, kurczę, bo poczytam coś innego niż z pedagogiki. A nagle na 10 stronie Anthony Kiedis, który ma 60 lat, mówi, czytałem, cytuję słowa swojej nauczycielki, czytałem wszystkie dzienniki, muszę powiedzieć, że masz talent do pisania, moim zdaniem powinieneś sobie to świadomić, wykorzystać i pisać dalej. Nagle pisze, jeszcze mówi, kiedy jesteś w 7 klasie, wspaniała kobieta, którą podziwiasz, poświęca swój czas, by mówić ci takie rzeczy. To było jak dzwon, który nie przestanie dzwonić do końca mojego życia. Z punktu widzenia nas, my dzisiaj mówimy o motywacji. Kobieta mówi jedno zdanie,
to jedno zdanie wchodzi do czyjejś głowy i dzwoni komuś jak dzwon do środka życia. Po pierwsze, byle co to jest, mała rzecz. Po drugie, człowiek po 60 latach w biografii, gdzie ma co opowiadać ze swojego życia, opowiada coś takiego. Mówi właściwie między wierszami, wybrałem ten zawód i w ogóle pisania, jestem tekściarzem i tam poetą i pisarzem, bo spotkałem konkretną osobę. Czyli po pierwsze widzimy, że małe rzeczy potrafią mieć znaczenie, jak są celne. Po drugie widzimy taką rzecz, że to jest trudne dziecko. Tak? Antony kiedyś miał rozwiedzionych rodziców, jak był w tej 7 klasie, pięść szybszą niż słowo i w ogóle problemy z narkotykami i tak dalej, czyli na pewno łatwo z nim nie było. To się często wydaje, zwróciliście Państwo uwagę, że dla takiego dziecka nauczyciel i to, co mówi i robi, nie ma znaczenia. A to jest, powiem, wielka tajemnica. I tak, najbardziej nas potrzebują pod tym kątem wpływu ci, którzy są najtrudniejsi w obyciu. I to każdy nauczyciel na przykład potwierdzi, że jak spotyka absolwenta, który był zawsze zbójem, to ten opowie o połowie swojego życia, miło nas powita, a on teoretycznie powinien nas źle potraktować z buta. No bo co, już takie z nim wojowaliśmy, a teraz proszę, co się tu dzieje, tak? Ale z drugiej strony, zobaczcie, spotyka się czasami kogoś, kto tak dobry wpływ na niego mieliśmy, tak się świetnie sprawował i nas na przykład nie pamięta. Taka generalna pewna zasada, trochę uproszczona. Ale nie dziwi to Państwa? Wiecie Państwo, co powinniśmy się z tego nauczyć? Że o tym, że tak jest, powinniśmy pamiętać w czasie, jakby mamy jeszcze. Że jesteśmy najbardziej potrzebni temu, kto nie okazuje wielkiej wdzięczności, nie jest miły, nie jest uprzejmy i tak dalej. Ja tak miałem dużo historii swoich, prywatnych takich z mojej pracy, że związanych z tym, że tak właśnie jest. No dobrze, popatrzcie dalej. Przechodząc tutaj, bo czego nas uczą te historie? Ja to bardzo mocno powiem. Wiecie Państwo, czego nas uczą? Po pierwsze tego, że mamy straszne znaczenie w tym motywowaniu, to co zrobimy, kim jesteśmy, jaką mamy relację. Po ludzku chcę Państwu powiedzieć tak, to się tak mówi, to zabrzmi jak taki głupi slogan, ale ja dla mnie to jest bardzo ważne, co powiem, to nie jest głupi slogan, że my naprawdę mamy duży wpływ na kształtowanie takiego jakby materiału ludzkiego w takim okresie, kiedy on jest bardzo plastyczny, kiedy dzieją się różne rzeczy bardzo silnie. Działa to trochę jak taka dźwignia bardzo silna, że czasami mała rzecz, ale głupia, potrafi zaszkodzić. Na przykład jak się spotyka nauczycieli na przykład, nie? Tak dużo na sali, nie? I się mówi, wybrałeś takie studia, jakie wybrałeś, różne motywy mogły być, a u kogo zwyciężył motyw, że spotkał jakiegoś ważnego nauczyciela tego przedmiotu. To potrafi 80 osób podnieść rękę, procent. 80%, nie? Czyli różne mogą być motywy, ale ktoś mówi, u mnie najważniejszy to był pan X, który mnie uczył, pani Y, która mnie uczyła, tak? Natomiast niestety, to jest ważne, żeby to powiedzieć, jak się tych samych nauczycieli spyta, czy miałeś kogoś, że cię coś ciekawiło, interesowało, ale po spotkaniu z kimś już tego nienawidziłeś, to też 80% podniesie rękę. I to sobie warto zdawać sprawę z tego obosiecznego miecza, który trzymamy w ręku, którym albo komuś pomożemy, albo mu utniemy głowę, no nie? Bo to jest bardzo ważne. I to człowiek sobie nie zdaje sprawy, jakby jak małe rzeczy mają znaczenie. A skąd ja to wiem? A na przykład z takich badań jakościowych, to czasami się pyta ludzi, co ważnego pamiętają ze szkoły na przykład, jakie sytuacje z nauczycielami, nie? Się okazuje, że jeżeli to były ważne sytuacje, to bez trudu 60-letni człowiek coś potrafi opowiedzieć. Ja myślę, że tu moglibyście Państwo opowiedzieć różne historie, które tego dotyczyły. Więc to jest jakby jeszcze słowem wstępu, że mamy bardzo duży wpływ i to na różne rzeczy. Na decyzje życiowe człowieka, na to, czy wierzy w siebie, czy nie wierzy w siebie, czy ma poczucie sprawczości, czy nie ma, czy na przykład podejmie jakąś próbę, czy nie, czy odpuści z jakiejś próby, czy go coś zainteresuje, czy go nie zainteresuje. Przecież żeby kogoś coś zainteresowało, musi chociaż trochę wejść w to, nie? Żeby nie było tak, nie lubię szpinaku, ale go nigdy nie spróbowałem jeszcze, nie? Ale go bardzo nie lubię, nie? No, to też tak może być. No właśnie. I teraz zobaczcie, mam tego dużo, ale chcę być bardzo konkretny i chcę Państwu powiedzieć, jak bardzo musimy być mądrzy na poziomie metody. Opowiem o takiej metodzie, którą ja pokazuję od lat, ale jestem pewien, że tu jej wiele osób jeszcze nie słyszało, ale pokazuję, wiecie co, bo to nie jest tak naprawdę warsztat metodyczny. Ja bardziej chcę pokazać, jak ważna jest nasza mądrość, jak bardzo musimy być niesloganowi w metodyce i w tym, jak wpływamy i jak motywujemy. I wezmę taki przykład ucznia czarnej owcy. Wiecie? To jest taki przykład ucznia, znowu. To jest taki przykład, w którym jest ktoś, to jest niedobry, ale tak niedobry etatowo. Czyli zbój taki w klasie. Dziewczynka, chłopiec, taki wiecie, co już wielokrotnie pokazał coś złego. To może pokazał, że właśnie nie robi, bo widzicie, czasami z tą motywacją jest tak, że chce wpłynąć, żeby ktoś coś zmienił, robił inaczej, a czasami, żeby w ogóle zaczął robić, nie? Czyli jest sobie zbój, nie? Dobra? I teraz zobaczcie, kto o tym wie. On wie? Wie. Białe owce wiedzą? Wiedzą, bo go widzieli w akcji już wielokrotnie, że takie odstawiał numery, opowiadają w domu, opowiadają innym. Co on odstawia?
Ja wiem, jako nauczyciel czy wychowawca, wiem. Bo wielokrotnie musiałem się z tym borykać i coś zrobić. Czyli jest ktoś taki, kto ma utrwalony wizerunek rozbójnika. Przychodzi taki piękny dzień, nie wiadomo dlaczego, bo czasami nie wiemy, co to spowodowało. Czasami jesteśmy w ciężkim szoku, ale pozytywnym, że łapiemy tego, kto zawsze robi źle, na tym, że działa kompletnie niestereotypowo właśnie dobrze. Ale nie wiemy dlaczego. Na przykład przychodzą goście, my mówimy, co ten będzie znów odstawiał, a on był najbardziej miły i uprzejmy i powiedział dzień dobry, a my o, ho, ho, co to się dzieje, nie? Albo taki, co nigdy nie robi na lekcji, dzisiaj się wkręcił w zajęcia, zrobił jakiś taki pozytywny wyjątek, jakiś taki odpał, ale w dobrą stronę, nie? I zobaczcie, na pewnym poziomie ogólności, jakbym zapytał, czy z punktu widzenia motywacji, bo od dzisiaj mówimy o motywacji, czy gdybyśmy złapali czarną owcę na byciu białą owcą albo super białą owcą, to powinniśmy coś zrobić. To chyba wiele osób od razu ma szybką myśl, że tak, nie? Że nie powinniśmy tego puścić mimo oczu, nie zauważyć, no chyba nic nie musisz robić. Nie, raczej mówimy tak, powinniśmy. I pewnie przychodzi Państwu do głowy to, co mi tak na szybko, czyli zauważyć, nie? Przychodzi to do głowy, docenić, pochwalić, być może nagrodzić, zależnie od wieku, adekwatną nagrodą, logiczne. Po co? Żeby tak zostało, żeby to nie był wyjątek, że się tak wydarzyło, tylko żeby tak zostało. Zobaczcie, trochę w to wierzymy, no bo mamy nawet listy różnych nagród i pochwał. Na przykład, ile tu ludzi siedzi na sali, a podejrzewam, że w każdej szkole jakby zerknąć statut czy w regulamin, który czasami wisi na stronie, czasami na ścianie albo i tu, że są pochwały. One są nawet stopniowalne. Pochwała indywidualna, pochwała na forum grupy, pochwała na forum całej społeczności szkolnej. Prawda? Jest tak. I teraz zobaczcie, brzmi dobrze? To teraz niech się każdy zastanowi dla siebie. Dla siebie, nie żeby mówić, ale pomyślcie Państwo. Ale nie wiem, czy tak szybko to można przypomnieć, bo to mogła być sytuacja z wczoraj, sprzed dwóch lat, albo ktoś długo uczy to więcej, że był zbój. Zrobił dobrze, człowiek się ucieszył i powiedział, o jak super, chyba coś mu się poprawiło, nie, i tak dalej. Nagrodziliśmy, pochwaliliśmy, doceniliśmy i się kurczę strasznie nacięliśmy, czyli przyszły dwie, trzy lekcje wrócił ten uczeń. I to samo, co wtedy, albo nawet gorzej i tak dalej. I my w ciężkim szoku, że jakby to docenienie nie pomogło, nie przyjął tego docenienia czy coś, nie? Ja miałem tak dużo razy, mogę o sobie powiedzieć, i mi to dało dużo do myślenia, bo zacząłem główkować, czemu diabła to nie działa, chociaż na prostą logikę powinno działać. Zapytam, bo wiem, że to jest trochę za bardzo na szybko, nie? Ale kto oprócz mnie, myślę, że parę osób się znajdzie, doświadczył kiedyś podobnej sytuacji. Widzicie, jak powszechne. Dużo osób. Mhm. Czyli warto się nad tym zastanowić. Dobra. Na co można by zwalić tą sytuację? Pierwsza myśl jest bardzo prosta. Co możemy powiedzieć? A to pewnie dlatego, że ten uczeń taki, słuchajcie, jest, nie? Tak jakby taki już zaburzony, problemowy. No i wtedy byśmy powiedzieli, czemu tak wyszło? A, bo jest zdeczko nienormalne, nie? No to tak wyszło. Znaczy moglibyśmy tak to sobie, wiecie, musimy to zinterpretować. Czemu nie zadziałało, że go doceniłem, pochwaliłem, uznałem, dałem mu poczucie, bo patrzcie, na prostą logikę brzmi to super. Dostał poczucie sukcesu, że też potrafi, że inni docenią. Dobrze. Trzy prawdziwe historie, naprawdę dobrze posłuchajcie, myślę, że każdy powinien je usłyszeć, bardzo ważne. I pomogą, uwierzcie Państwo. Pierwsza. Był kiedyś wychowany w ośrodku wychowawczym, taki bardzo duży zbój, ordynarny, groził śmiercią wychowawcom przy innych wychowankach, no taki naprawdę niebezpieczny, tak się przynajmniej zachowywał. Taki wiecie, startujący z tekstami chamskimi, taki nawet doświadczeni wychowawcy mieli go serdecznie dosyć. I on chciał bardzo pojechać na pewne zawody. I nie chcieliśmy go puścić, ale w końcu pojechał na te zawody z tego MOW-u. I tak wychowawca się bał jechać z nim, bo stawiał takie rzeczy w ośrodku, że na tych zawodach, znaczy nie tylko on jechał, tylko jeszcze kilku wychowanków, dwóch wychowawców i czterech wychowanków pojechało. I wiecie, baliśmy się, bo jak tu tak odstawia, no to co tam będzie odstawiał, nie? Jak się poczuje gdzieś na zewnątrz, wobec innych ludzi, nie? I tak dalej. Natomiast dzwoni ten wychowawca i jest w ciężkim pozytywnym szoku. On tu świetnie działa, pierwsze miejsce będą mieli, w ogóle nie poznaje go, chyba coś mu nareszcie załapał. Ludzie w ośrodku tam prawie super, no bo to naprawdę, on był taki, uwierzcie Państwo, on naprawdę zatruwał życie, no nie? No i ja byłem świadkiem, jak on wrócił, nie? Wchodzi do pokoju kierownika internatu i przynosi on, jako ten kapitan drużyny, ten puchar i mu daje, nie? A kierownik internatu jest nie na niby, tylko naprawdę szczęśliwy. Daje mu gratulacje, jest uśmiechnięty od ucha do ucha, chłopak jest uśmiechnięty od ucha do ucha. Wydaje się, że w ogóle happy end, nie?
Trzy dni później jest apel wieczorny, na którym chłopcy stoją w piżamach i kierownik internatu bierze inny punkt z tego regulaminu i próbuje, z naciskiem na słowo próbuje, wręczyć temu wychowankowi ten puchar publicznie. I mówi tak, słuchaj, to było świetne, co tam żeś zrobił, że też tak kierował, to wzór, tak powinno być, to było eleganckie. I próbuje mu wręczyć ten puchar, a ten chłopak zachowuje się w sposób naprawdę tak impertynencko-chamski, trąca kogoś, przeklina, jakieś faki pokazuje, jakieś w ogóle robi różne rzeczy i nie daje sobie wręczyć tego, prawie tego pucharu, no nie? I kierownik nie wie, czy ma wręczyć, czy ma nie wręczyć. Jakaś taka żałosna była ta sytuacja, bardzo trudna dla wszystkich, ale ten okazywał takie lekceważenie, czyli wszyscy powiedzieli, raz się wzniósł, jak prawda jaskółka i opadł, nie? I załamka, że wróciło to stare i tak dalej. No, ale co można powiedzieć? A, znowu zaburzony, to taki mają, nie? A może i nie do końca. No, niech się każdy zastanowi. Dobra, lecimy dalej. Druga rzecz dotyczy pewnego gimnazjum dobrego. W tym oto gimnazjum jest uczeń taki trochę przemądrzały, taki snobistyczny, taki okazujący wyższość, taki mistrzu. Taki, nie? I sprawił tym taka trochę, nie wiadomo, czy to jest prawda, czy to jest maska, ale trochę zachowujący się taki poczuciem wyższości, szpileczkę komuś dołoży, chamstwo jakieś zrobi i tak dalej. Ale nie wulgarny jakiś, bardziej taki szyderczy. Właśnie. No i bo nie lubili nauczyciele i uczniowie. On se zapracował, nie? Ale jeden nauczyciel polskiego miał do niego serce, jakby tak mówi, on chyba wewnętrznie jest lepszy, taki nauczyciel z takim podejściem. No i ten nauczyciel mówi do niego, przyjdź, ja w domu kultury prowadzę takie zajęcia artystyczne, tam może śpiewać, grać, nie? Przyjdź tam, nie? No to słuchajcie, on mówi, nie wierzyłem, że przyjdzie ten nauczyciel, a ten przyszedł. Nie dość, że przyszedł, to zagrzał tam duże miejsce. Jakby złapał, tam nie było osób ze szkoły, on załapał miejsce, zaczął chodzić, wszystko miło, fajnie, przyjemnie. No i dobrze. I zaczął się w szkole roztapiać, być lepszy w szkole. A nie rewolucja, ale taki, wiecie, do życia. No i siedzi nauczyciel polskiego z dyrektorem, szkoła na 300 uczniów, taka nie za duża, i mówi do niego, słuchaj, on chyba dlatego taki jest lepszy, bo chodzi do mnie na te zajęcia. Jakby ujawnił ten nauczyciel, że ten uczeń zaczął uczęszczać na te zajęcia. I dyrektor się naprawdę ucieszył i mówi, pomogę temu nauczycielowi, nie? No i na apelu bardzo kulturalnie to zrobił i stylowo. Poprosił tego ucznia, wiecie, jak ładnie to zrobił, powiedział, słuchajcie, my w naszej szkole sobie cenimy różne rzeczy, nie tylko cenimy sobie naukę, ale też, że działacie w różnych innych rzeczach, czy możesz wyjść na środek, bo chcę docenić, że chodzisz i tam robisz te działania artystyczne, że ci to dobrze idzie, że wszystko fajnie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to nie ośrodek wychowawczy, więc ten faków nie pokazywał, ale były dwa dobre efekty. Pierwszy, przestał chodzić, drugi przestał gadać z polonistą. Chociaż został doceniony, zauważony i w ogóle było ekstra. I to jest trzecia sytuacja, ale brzmi, ale z punktu widzenia powierzchownego, gdzie jest błąd? Gdzieś jest. Ja też się długo zastanawiam, tak wtopiłem nie wiem ile razy, dużo. Dobra, trzecia, ostatnia historia, szybko. Jest słaba klasa w gimnazjum, ale słaba. Uczniowie się uczą słabo. Wiecie, kto ma najgorzej w takiej klasie, gdzie się 90% uczy słabo? Ten, kto by się chciał uczyć. Co on musi zrobić? Na przykład jak przyjdzie piątka z klasówki, to piątka dziwna, w ogóle się nie uczyła, nie? No bo wtedy wszyscy widzą, nie? Nie uczył się, przypadkiem dostał. Nie? No okej, okay. No to słuchajcie. I w tej klasie była taka trudna sytuacja, że raz tylko jedna odrobiła dziewczyna pracę domową. I naprawdę to wkurzyło nauczycielkę, każdego by trochę wkurzyło. I ona mówi, chciała, nie chciała, tak powiedziała. Tak mocniej, nie? Mówi, słuchajcie, mówi, to ja wam coś powiem, to wy będziecie tylko, Hania coś osiągnie w życiu, a reszta będzie piasek z cementem mieszać do końca życia, nie? Czyli tak wiecie, tak wiecie, żeby taki chciała podstymulować, nie wiem, czy chciała, ale tak powiedziała, ostro. No efekt był, no to powinno to Hanie podnieść, a innych uczniów zmobilizować. Innych nie zmobilizowało, ale Hania też przestała odrabiać. Dobra, prawdziwe sytuacje. Ja przypuszczam, że ci, co podnieśli rękę, to też mówią o takich sytuacjach. Pochwaliłem, przecież wiele osób podniosło rękę. Pochwaliłem, nagrodziłem, dałem plusa, naklejkę, pieczątkę, albo odwrotnie. Złotą koronę, a nie zadziałało. 5 punktów dodatnich, pochwałę w zeszycie, nie zadziałało. Dobra, co się stało? Każdy wyczuwa z Państwa, że coś się stało. Ja myślę, że nawet myślicie w dobrym kierunku, chociaż trudno to tak wprost nazwać. O czym myślicie? O grupie, nie? Dużo osób myśli, nie? To i dobrze myślicie. Popatrzcie. Wiecie, co łączy te trzy historie? Jak ktoś dobrze pierwszej słuchał, to zobaczył mechanizm. Bo były dwie wersje nagrodzenia ucznia. Jedna na osobności, gdzie nie było w porządku. Druga publicznie, gdzie już nie było w porządku.
Wiecie, co się stało w drugiej wersji pierwszej opowieści i w pozostałych dwóch ostatnich? Nastąpiła, uwaga, to jest ważne. Bo patrzcie, jak ktoś się ma zmienić, on się musi wybielić z czasem, rozumiecie? Ta czarna owca musi się stać biała. Tylko to nie może być rewolucja. Popatrzcie, we wszystkich trzech sytuacjach nastąpiło rewolucyjne, publiczne, bardzo szybkie zmiana kogoś wizerunku wobec grupy. To jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne dla każdego człowieka, bo człowiek jest sterowany tym, jak go widzą inni. No dobra, powiem głupi przykład. Ja nie wiem, to jest bardzo jakieś nieładne, ale tak podaję przykład. Powiedzmy, że ktoś jest takim buntownikiem i mówi w pokoju nauczycielskim, o, zamorduje dyrektora, dyrektor głupie ma pomysły, to jest głupek, nie wie jak rządzić, nie, i tak dalej. No i wyobrażacie sobie taką sytuację, co by się stało? Jest rada pedagogiczna i ten dyrektor mówi do tego człowieka, który takim jest buntownikiem, mówi tak, dziękuję panie Janku, że pan zawsze przychodzi do mnie po południu mówić mi, co nauczyciele mówią w pokoju nauczycielskim. Byłoby mi łatwo, bardzo, nie? Albo by wyskoczył przez okno, albo by nie wiedział, co ma zrobić, tak? Czujecie sytuację tego człowieka? A to jest dokładnie ta sytuacja tego pierwszego wychowanka, patrzcie. Nawet jak on udawał bardziej wariata i killera, tak? I miał tego dosyć, bo widać było, że miał tego dosyć, bo z rozpędu na zawodach był w porządku, to co on ma, przepraszam, zrobić, kiedy nagle, jak zdrowemu wychowankowi ma wręczany puchar, on od pół roku mówi do tego samego człowieka, kto mu daje puchar, że go zabije. Co on ma robić? Ma powiedzieć do wychowanków, ukrywałem się przez pół roku. W rzeczywistości jestem zerowym wychowankiem, jest wszystko ze mną w porządku, nie? A chłopak, który grał takiego cynicznego, grał, nie grał, może trochę był, tak? Co miał powiedzieć na apelu? Miał powiedzieć na przykład, w gruncie rzeczy jestem wrażliwym chłopakiem, który śpiewa poezję w domu kultury, nie? A co miała w trzeciej historii powiedzieć dziewczynka? Miała się Hania. Miała się odwrócić do reszty osób w klasie i powiedzieć, widzicie, głupki? Tylko ja coś osiągnę, pani mówi. No, bo działa wyraźnie. Ale zauważyliście pewną rzecz? Jak bardzo musimy być mądrzy, jak sobie zostaniemy na poziomie wierzchołka metody, pochwalić należy. To samo możemy chwalić. To każdy pochwalił w każdej z tych sytuacji i każdy zaliczył w topę. Musimy dużo bardziej dogłębnie o tych mechanizmach myśleć, niż na poziomie pochwały działają, a negatywne rzeczy nie działają. Tu nie dość, że żadna pochwała nie zadziałała na żadnej sytuacji i już każdego, kto podniósł rękę wcześniej, nie tylko w tych moich trzech przygodach. Dobra. Patrzcie na to. Co z tym zrobić? Bo mówiliśmy, metody to są. Stosujmy trójkąt chwalenia czarnej owcy. Co to jest? Pierwsza rzecz, chwalmy na osobności. Takiego kogoś, kto był niedobry. Co to da? A, da bardzo dużo. Nie ma tej publiczności. Publiczność powoduje, że on dalej kontynuuje. Patrzcie. Gdyby dyrektor, kierownik internetu się powstrzymał od akcji na apelu, tylko by mu tu na boku jeszcze kiedyś powiedział, wiecie, dwa razy wieczorem, jakby przyszedł do niego na herbatę coś dobrego, to by nie byłoby problemu, żeby chłopak się trochę ogarniać zaczął. Dlaczego? Bo to by nie było tak rewolucyjnie. On by powoli zaczął blaknąć, aż w końcu by się stał biały, nie? A jakby ten dyrektor, który się dowiedział o tym, że on chodzi w drugiej historii, spotkałby go na korytarzu i powiedział, stary, ja słyszałem, że ty chodzisz tam do domu kultury, że ci dobrze idzie. No to w porządku, ten by coś burknął, poszedłby dalej i nie musiałby przestać chodzić, nie? A gdyby wkurzona nauczycielka trochę powstrzymała wkurzenie i powiedziała Hani to gdzieś na boku, nie? Tu mamy chyba wyobraźnię, że to było co innego, prawda? Mhm. Czyli to jest kluczowa rzecz. Wiecie Państwo, co daje powiedzenie na osobności? Pokazuje naszą mądrość. Jaką? Dajemy mu, patrzcie, w psychologii się mówi o dążenie, unikanie w takim procesie. Coś bym chciał, a z wielu powodów bym tego nie chciał. I teraz co wybiorę? Na przykład uczeń dlatego, że chce, to go często ta pierwsza taka pochwała zadziała, a potem odwala numery, bo nie chce stracić tego wizerunku. To ja robię, jak daję na osobności tak, że daję mu to, co mówi o dążeniu. Jesteś doceniony, zauważony, pocieszony. A co odbieram? To, co jest powodem, że nie chce, czyli tą publiczkę. Patrzcie, powiem mu po lekcjach, powiem mu na boku, następnego dnia się spotykamy w klasie. Ja wiem, on wie, nikt nie wie. Nie trzeba świrować przed nikim wariata, że się dalej robi na przykład, albo się czegoś tam nie robi. Ilu jest? A zobaczcie, a obserwujecie Państwo ucznia, który się inaczej zachowuje przy grupie, a inaczej jeden do jednego? A to dobra, to jaki jest? Bo się często mówi, ten uczeń jest jaki? Taki i taki? Nie, jest taki, jaka sytuacja, w której się znajduje. I jak ja to rozumiem, to ja trochę myślę o tych sytuacjach, w których on się znajduje, tak? Bo się czasami mówi, uczeń, mam jakiegoś ucznia. No to właśnie, no to jaki jest ten, co jest chamski przy innych uczniach, a miły i normalny bez innych uczniów? Jest chamski, czy miły, czy średni? Nie? To jest ważne pytanie, bo ono mówi o innej filozofii naszej pracy.
O czym ono mówi? Że jak zaczynamy wchodzić na poziom, zobaczcie, tak jak tutaj rozumienia, poziom wyżej, widzicie, była relacja, teraz jest rozumienie. Jak zaczynamy rozumieć, w jakiej sytuacji znajduje się ten uczeń, czyli wchodzimy głębiej, to się okazuje, że mamy większy wpływ niż wtedy, kiedy mamy poziom metody, mówimy, pochwała jest dobra, pochwała działa. To wtedy co możemy robić? Tylko jak nie rozumiemy, dlaczego pochwała jakaś nie działa na kogoś w jakiejś sytuacji, to guzik z tego będzie, tak naprawdę. No, no dobra, czyli na osobności, to jest pierwsza rzecz. Znaczy z czasem, no, jak on dojrzeje do tego, żeby mu mówić dobre rzeczy publicznie, to ale dajmy czas. On się musi, wiecie, przemienić. Idziemy dalej. Patrzcie, jak się człowiek ucieszy, to on, to, bo my często mamy bardzo pozytywne emocje, jak ktoś zły się robi dobry, ktoś leniwy robi się pracowity, ktoś, komu się nie chce, robi się kimś, komu się chce, nie? I człowiek z tej radości potrafi przechwalić za mocno. 300 kilo cukru, wspaniale, jak pięknie, jak cudownie, nie? I tak dalej, jak żeś zrobił. A ktoś powie, no to dobrze, bo on musi dotrzeć do tego ucznia, on nigdy nie był chwalony. I to jest znowu uproszczenie, wcale niedobrze. Bo jak połączycie, że to jest publicznie, bo zawsze, prawie zawsze jest, z tym, że jest w tym przesada, to jeszcze gorzej jest to dla niego. Bo nie dość, że to jest publicznie, to jeszcze jest to takie przedstawienie wychwalania, że już w ogóle nie wiadomo, co wobec tej grupy zrobić, żeby pokazać, że się nie jest mięczakiem, czy kimś tam innym i tak dalej. Nie? Więc jakby zobaczcie, połączenie publicznego z przesadzonym, to już jest, to prawie zawsze... Zaliczyłem porażkę. Wiem, bo zaliczyłem wielokrotnie, tak? Że to też było jasne. Ja się w ogóle zacząłem zajmować ze względu na te porażki, tak? Więc no to nie jest takie proste. Ale teraz popatrzcie dalej. Popatrzcie dalej. Idąc jakby, czy kontynuując ten temat, no trzeba to zrobić w sposób stonowany, ale zaraz o tym powiem, ale posłuchajcie. Pierwsza rzecz, źle, jeszcze gorzej przed grupą. Druga rzecz, ten uczeń i tak tego nie połknie. To jest tak, jak głodnemu zdać 100 kilo jedzenia. Nie ma opcji. To, że ja sobie dużo, nie znaczy, że dotrze. Ale jest jeszcze trzecia rzecz. Wiecie Państwo, że to jest dokładnie sytuacja, w której jak się tak zrobi, to prawie zawsze się pogorszy sytuację społeczną tego ucznia w relacjach z grupą. Ja bym chciał, żeby go... Wiecie dlaczego? Powiedzmy, że jest to szczególnie, ale nie tylko, podkreślam, w najmłodszych klasach, na przykład zintegrowanym z 1-3. Myślicie, że jak pan ktoś coś robi, a ja zaczynam mówić, o, wspaniale, jak pięknie, i tak dalej, i tak dalej. To na przykład, czy myślicie Państwo, że obok siedzi uczeń, który zawsze robił okej? I mówi tak, pani teraz stosuje wyrafinowaną pedagogiczną metodę, wzmacnia kolegę, który był niedobry, aby on zaczął być dobry. On mówi, to jest niesprawiedliwe. To jest w ogóle przesada. To jest człowiek, który tyle zrobił złych rzeczy i jest tak wychwalany, a ja nie jestem wychwalany. Jeszcze bardziej go nie lubię, bo w imię czego tak ma być i tak dalej, i tak dalej. Czyli popatrzcie, dobra wola jest kogoś, kto tak wychwala, a efekt jest odwrotny. Zobaczcie Państwo, czy da się zrobić dziurę w skalę, jak się weźmie wąż taki strażacki pod dużym ciśnieniem i się nawala 5 minut. Guzik. A kropla wydrąży. To trzeba być taką kroplą. Jak się chce zmienić takie trudne dziecko, to trzeba mu jedną rzecz powiedzieć małą przez 80 dni, zamiast mu powiedzieć 80 rzeczy przez jedną lekcję. A my jakby dobrą wolą i dobrym sercem próbujemy załadować zwęża, nie? I nic się nie dzieje, no nie? Więc, ale poważnie, nie dlatego, że się myśli, tylko właśnie dobrze chcemy zrobić. Nigdy nie będzie dobrze. W taki sposób. Ja to wiem, bo ile razy tak wtopiłem, tak zauważyłem takiego wychowanka, zrobiłem takie przedstawienie, że on tak pięknie zrobił, a chłopak musiał 50 rzeczy pokazać, co głupiego zrobi, żeby czasem nie wyglądało, że jest miękki, że jest zbyt małym gangsterem, nie? Ostatnia rzecz, żeby mu powiedzieć konkretnie, powiem Państwu, bo wszyscy to niby wiedzą, to powiem Państwu, każdy mówi, wiemy, że konkretnie, to ja Państwu powiem, wiemy. Ale jak się zapyta kogoś, że ktoś zawsze przeszkadzał na lekcji, a dzisiaj pracował dobrze i mówię, to co można konkretnie powiedzieć, to ktoś mówi, świetna praca na lekcji, nie? Ja mówię, fajne, tylko że to nie jest konkretnie. Wiecie Państwo, jak się zastanawiacie, kiedy jest konkretnie, to ja Państwu powiem, według mnie, taką prostą definicję. Wtedy jest konkretnie, że jakbym powiedział to malarzowi, to on by to namalował i zobaczyłby to samo, co ja zobaczyłem. No i to jest najłatwiejsza definicja, nie teoretyczna, tylko taka prosta. Jak po prostu konkretnie opiszę, co zauważyłem, co ktoś robił, jakie podejmował działania i tak dalej. I to się rzadko tak robi. No mówię, na poziomie pewnego slogana. Czy to jest prosty trójkąt? Teraz tak. Ale dojście do niego było trudne? I dużo wtop musiałem zaliczyć, nim do tego doszedłem, ale zobaczcie Państwo, jak pokazuję, że szczegóły się liczą. Dla niewnikliwych ludzi pochwała jest pochwała. A człowiek nie jest taką prostą istotą. Co, wiecie, przeskoczył przez taki pierścień zapalony, ja mu kostka cukru i będzie skakał 10 razy, nie? No to nie, tak my nie działamy, prosto. No dobra. No dobrze, trochę pogadajmy o tych metodach, żeby tych metod trochę było. Co ma z tym wspólnego ten piękny, starożytny pan? Ojejku, jak mi się podobają jego słowa. To jest jakiś starożytny, prawda, poeta. Kto to jest? To jest Horace.
On pisał w Rzymie satyry na przykład, bardzo mocno powiązane z takim życiem na co dzień, z takim życiem na co dzień Rzymian. I w jednej z satyr było takie określenie, które weszło do takiego kanonu literatury. Mało osób o nim słyszało. To ciekawe powiedzenie. On powiedział takie coś. Jajka do jabłka. Podobno, jak wierzymy historykom, podobno tak wyglądały uczty rzymskie, że jedzono jajka na początku, a na końcu jabłka. Czyli co ktoś uznał, kto organizował te uczty? Musi być jakiś symbolicznego, coś ważnego, co wprowadza na początku i musi być czymś zakończone. Czemu to jest ważne? Żeby też Państwo coś zapamiętali, nie? Co było na początku. Tak przy okazji, kilka pytań. Nim powiedziałem i wyświetliłem slajd z tematem wystąpienia, był na wyświetlony slajd. Jaka była postać w centrum? Mikołaj. Taki zwykły, normalny? A co miał? Wściekły jak diabeł, nie? Po czym było poznać, że jest wściekły? Po buzi. A co miał w tej buzi? Otwartą buzię. Krzyczał coś. Dobra, co miał w ręku? Bat. Kto był wokół Mikołaja? Dzieci. Co robiły? Przy czym pracowały? Przy taśmie produkcyjnej. Te dzieci miały na tej taśmie produkcyjnej, szczególnie tu na pierwszym planie, 3 prezenty. Wszystkie czarnego? Ktoś widział inny kolor prezentów? Jaki? Brązowy był, zielony był, żółty, niebieski. Dobra, dużo tych dzieci było? No dobra, zobaczmy, czy to jest prawda. No i w gruncie rzeczy jest. Dobra. Mówiłem, żeby na to patrzeć? Nie. Żeby zapamiętywać coś z tego? Nie. To czemu Państwo pamiętać? Bo było. Czyli ktoś, pojawiła się w kimś motywacja zapamiętania tych rzeczy, jakaś, no nawet nieświadoma, no bo były, nie? Czyli co, jest jakiś mechanizm, nie? Że jak coś jest na początku, nie? To się jakby pojawia coś, co każe mi coś zrobić. U wielu osób przynajmniej. Nie mówię, że u wszystkich w tym samym stopniu, ale do tego wrócimy. Fajna metoda, że jak uczniowie wchodzą do sali, to jest jakieś zdjęcie czy jakiś rysunek. Dobra, prawie nikt jej nie stosuje oczywiście, ale bardzo dobra. Bo tylko później coś trzeba z tym zrobić, ale to jest jedna z metod. Ja w ogóle powiem Państwu, że od mniej więcej 12 lat zbieram jajka i jabłka. Zbieram początki i końce. Mam początków 84 w tej chwili, końców 38, a wiecie ile miałem 12 lat temu? 3. I powiem Państwu, że każdy człowiek na poziomie sloganu powie, że to, co się dzieje na początku zajęć, czy lekcyjnych, czy pozalekcyjnych, czy warsztatów, czy wykładu, jest ważne. Nikt się nie będzie kłócił, no chyba prawie nikt, zawsze ktoś się pokłóci dla samego żartu, nie? Każdy powie, że czemu to jest ważne, bo albo osiągniesz pewną energię uczestników, uczniów, żeby się zaangażowali, albo nie, albo zrobisz. Każdy powie, że koniec jest ważny, bo albo podsumuje się uczniom w głowach i uczestnikom, albo wyjdą z jakąś myślą, albo wyjdą z jakąś emocją, albo nie wyjdą. Każdy to powie na poziomie deklaracji. Natomiast powiem Państwu, że kiedy się to zaczyna sprawdzać, czyli się mówi do człowieka, który jest aktywny zawodowo, nawet jest świetnym nauczycielem z dokonaniami, ważne są te początki ważne. Dawaj, jakie stosujesz, jakie znasz. Mówię, co będziemy robić, nie? I tak dalej. Właśnie za bardzo nie ma, nie? Gorzej jeszcze z końcami. Z początkami to jeszcze. Gorzej jest z końcami. Jak ja myślę o swoich nauczycielach z przeszłości, tych, którzy mnie uczyli, to mówię, przecież miałem nauczycieli, tyle przedmiotów, tyle lekcji, nie, może nie musieli każdej zaczynać jakoś tak, żebym, wiecie, żebym łyknął robaka na zachętę, nie? Ale mówię, ileś tych lekcji było, to pewnie powinienem sobie coś przypomnieć, nie? I powiedzieć teraz, ja wezmę od moich, tych, co mnie uczyli. To myślę o jednej pani, która mnie uczyła, jednej. Pani Zofii, co mnie uczyła przyrody. Zresztą tak mnie nauczyła, że jestem pedagogiem specjalnym i uważam, że naprawdę dlatego. I że później biologii się też uczyłem, bo tam jest w tej pedagogice specjalnej, są te wszystkie rzeczy i uważam, że dlatego. No i ja myślę o niej. No to kurde, to leży. Zobaczcie, nie możemy zostawać, bo możemy sobie powiedzieć, wiemy o tym i to robimy. Prawda to będzie? Nie będzie. Dlatego ja mówię sobie też. Jakbym znał 12 lat temu 50, to bym powiedział pewnie, że tak. To pewnie inni też znają. Ale ja mogę powiedzieć o sobie. Ja nie znam, nie chcę każdy pomyśleć dla siebie. No przecież to nie o to chodzi, przecież nie trzeba nikomu mówić, ale sobie można samemu pomyśleć. A nawet jak znamy jakieś, to czy je stosujemy, nie? To jest kolejny temat. I teraz Państwu chcę pokazać, ile się da przez jeszcze 35 minut kawałek tej mojej kolekcji. Zacznę od tego zdjęcia. Wiecie, nie po kolei. Ja mam trudną tą kolekcję. Naprawdę, moglibyśmy do rana robić, ale pokażę Państwu kilka prostych, żeby w ogóle pokazać, że działają. Rzeczywiście doskonałą metodą jest zdjęcie, ale zobaczcie jakie.
W ogóle zobaczcie, Platon mówił, najważniejszy w każdym działaniu jest początek. Nawet jak miałem wykłady w Lublanie na uniwersytecie, to na ścianie mieli po słoweńsku napisane, że początek jest najważniejszy w każdej sprawie. Ładne, nie? Ten parasol jest ładny, pomarańczowy. No dobra, zobaczcie, zacznijmy od tego. Popatrzcie. Wyobraźcie sobie, że wchodzą uczniowie na biologię, przyrodę. Starsi, dobra, taka starsza podstawówka. I widzą takie zdjęcie. Wywalone, ale ważne, prawie czyni różnicę. Nie ja puszczam to zdjęcie w środku lekcji. Ono jest, jak uczniowie wchodzą do sali. Tak jak Państwo weszliście. Czyli znacząca część uczniów się przypatruje, co tu jest wyświetlone, tak? Aha. No to gdybym ja, tylko teraz zobaczcie. Pierwsza rzecz, ważna jest ilustracja. Druga rzecz, ważne są pytania. Wiadomo, nie jesteśmy dziećmi i pewnie się część osób już domyśla, o czym jest ten rysunek, ale gdybyśmy byli, a ja bym był tym nauczycielem, do którego weszliśmy i to jest, to ja bym Dobrze. To ja bym powiedział do uczniów tak. Kto widzi na tym zdjęciu rośliny? No to część uczniów, wszyscy by podnieśli rękę, by powiedzieli tak, nie? Jakieś. Mówię, żywe, martwe, by powiedzieli pewnie martwe, bo to liście, ktoś by, różnie mogliby mówić, nie? Powiedział, czy ktoś widzi zwierzę, no nie? No to część bardziej spostrzegawczym mówi, no widzę, nie? Tak, jest, tam zwierzę, nie? No to ja mówię, jakie, nie? No to jakie? Żaby. Ile? Trzy. No dobra, to ja bym powiedział, łatwo zobaczyć, ale patrzcie, ja mówię, łatwo je zauważyć. Oni co by powiedzieli? No niełatwo, trzeba się przypatrzeć. Ja bym powiedział, dlaczego trudno zauważyć? A by powiedzieli, bo są podobne do otoczenia, bo są podobne do tych liści obok. Ja mówię, w czym są podobne? A takie żyłki mają, takie kolory takie same. No to popatrzcie, my wiemy dlaczego, ale ja bym powiedział, no w przyrodzie nic nie jest przypadkiem, nie? Po co one to mają w ogóle? Takie tak wyglądają podobnie. Ktoś by powiedział, bo je trudno wtedy właśnie zobaczyć, nie? Ja bym powiedział, no i co z tego? Dlaczego trudno? No to ktoś by pewnie powiedział, bo drapieżnik ich nie zobaczy, nie? On powiedział, jaki? A no taki czy owaki, jesz, albo kto je tam może zjeść, nie? A ja bym powiedział, chwila, czyli mamy zwierzęta, które przypominają otoczenie, wiemy, co im to daje, to teraz wam powiem, jak się to nazywa w ogóle w tym, wam powiem, jak się to w ogóle nazywa w przyrodzie, nie? To się nazywa mimezja, nie? Mimetyzm. Wczoraj nawet dyskutowaliśmy z Markiem Kaczmarzykiem na ten temat, które mam powiedzieć pojęcie, albo kamuflaż w młodszych klasach mogę powiedzieć. I my w wojsku też stosujemy kamuflaż, malujemy się na twarzy, żeby wyglądać jak krzaki, nie? Albo tam doczepiamy sobie gałąź do hełmu, nie? I tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, ale pomyślcie, myśmy tego procesu nie przeszli, nie jesteśmy dziećmi, ale pomyślcie Państwo, co ja zrobiłem. My często próbujemy ludzi uczyć, wychodząc od pojęcia i pokazując przykłady tego pojęcia. I nie każdy w tym kierunku umie zejść z abstrakcji na przykład. A tu jest wyjście od czego? Od konkretu do abstrakcji. A jak to było zrobione? Patrzcie, najpierw bazowałem na energii, że wszedłeś i było zdjęcie. Później doszedłeś sam do tego pytaniami, ale patrzcie, pytania są równie ważne jak zdjęcie. A później dopiero wprowadziłem pojęcie. Bardzo ciekawe, a proste. Ja Państwu powiem, że każdy prawie stosuje plansze czy zdjęcia. Natomiast to prawie czyni różnicę, że to jest zrobione w ten sposób, że jest na początku. Pozwólcie, kto z Państwa kiedyś się określa jako osobę, ciekawy jestem, ile takich będzie osób, ja bym podniósł szczerze mówiąc niestety rękę, kto by z Państwa się określił jako osobę, która kiedyś jako uczeń raczej nie była fanem historii, nie lubiła tego przedmiotu? Po nas jest. Dobra. A kto jest historykiem? Bezpiecznie, niewiele osób. To nie zdradzajcie Państwo, bo na pewno znacie, albo ci, co w ogóle będą wiedzieli, co jest na tym zdjęciu, niech nie zdradzają, ale dajcie się trochę wciągnąć, jakbyście weszli na historię i znowu byłaby ta sama metoda zastosowana teraz na historii. Wchodzicie na historię, jest takie czarno-białe, wielgachne zdjęcie. Może być? No to jest. Dobra. Nic nie mówię, co to jest, ale jak wchodzicie do sali, jest. No teraz już my tego nie odegramy, ale wchodzicie do sali, jest wywalone czarno-białe zdjęcie jakiegoś człowieka. A ja nie podaję tematu. Ja wchodzę i mówię, każdy zauważył, że jest zdjęcie, jak ci kto nie zauważył, niech się przypatrzy. Mówię, będę badał, jaką macie intuicję i wyczucie różnych rzeczy, tak, czy umiecie pewne rzeczy wypatrzeć, ocenić. Uczniowie robią dużo zdjęć, a żadnym się nie przyglądają, nie? A tu się będą przyglądać jednemu długo. Mówię, przypatrzcie się uważnie. Będę wam zadawał pytania łatwe i trudne. Pamiętajcie, co odpowiadacie albo co inni odpowiadają i się przekonacie później, bo ja powiem, jak jest naprawdę.
Pierwsze pytanie łatwe, zobaczymy, kto powie. Kto głosuje i uważa, że to zdjęcie jest zrobione dawno, że jest stare? Dużo osób. To jest. To akurat nie ma wątpliwości. Mógłbym zapytać uczniów dlaczego, bo czarno-białe, bo nie widać, bo diabeł. Dobra? To teraz pytanie. Ale naprawdę niech powiedzą osoby, tak jak uczniowie, które by nie znały. Tak jak w teleturnieju. W którym roku było zrobione to zdjęcie? Ja wam później powiem. Ale w którym roku zobaczymy, czy będzie ktoś, kto będzie nie wiedząc, bo nie zna tego zdjęcia, miał taką intuicję i tak wyczuje okres, że się wszczeli i by wygrał w teleturnieju. W którym roku? 39 słyszałem głośno, a jakiś inny rok ktoś mówi? Czy? 20, czyli dużo wcześniej. 20, 39, słuchajcie, jakieś inne propozycje. 26, jakieś inne. 17, mamy duży rozrzut. Co by było w klasie i co już jest tutaj? Pierwszy raz uczniowie będą czekali, jaka jest prawdziwa data. No nie? No bo wiecie, no bo każdy mówi, ale jest tak? No to powiedz w końcu, biedura, ja powiem, ale za chwilę dopiero. Niecierpliwość, nie? Kiedy, jak powiedzieć, dobra. Uwaga, 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 uwaga. Różne zawody noszą mundury, no pierwszy nam się kojarzy żołnierz, ale tak trochę mówię, wzbudzam wątpliwości. Kim jest z zawodu człowiek na zdjęciu? Kto uważa, że żołnierzem? Wszyscy uważamy, że żołnierzem? A może jest kimś, a kim? Strażakiem? Może jest. Kim? Dobra, ale tak z pewnością siebie tyle osób podniosło, że żołnierzem. Po czym poznać? Ma szablę? A może symbolicznie ma szablę? Może aktorem przebranym? Księdzem. Mógłby być. Z szablą. Dobra. Okej. Okay. Jakiej narodowości? Jakiej narodowości? Polak? Nikt nie mówi innej? A gdzie ma napisane, że jest Polakiem? Dobra. Jaki szczegół, który budzi zdziwienie na tym zdjęciu, coś jest? Butelka. Nie wiadomo z czym. Dobra. Moje pytanie. Czy dobrze widać twarz? Słabo. Ale mimo, że widać słabo, jakie emocje można wyczytać na tej twarzy? Już konkretnie, jakie? Smutek. Inne. Zamyślenie. Smutek, zamyślenie. Coś innego? Aha, dobra. Dobra, proste, wiecie, trochę robię za szybko, ale wczujcie się, jest to lekcja, naprawdę w szkole to trochę inny kontekst, nie taki tłum, nie tak dużo, wiecie, nie w takich warunkach. Co się budzi w uczniach? Nawet tych, co mniej lubią historię. To u diabła, kto to w końcu jest? Kiedy to było zrobione? Dobrze wyczytałem, czy źle wyczytałem? Ja miałem rację, czy ktoś inny miał rację? No to ja Państwu powiem. Popatrzcie, czy byście zapamiętali na takiej lekcji historii. Były różne daty, a ja teraz mówię, jak jest naprawdę, ale popatrzcie, jak powiem o tym. To jest 7 września 1939 roku, 7 dni po rozpoczęciu wojny i to jest Sucharski, który na pierwszym przyczółku pod Westerplatte, na Westerplatte dowodził Polakami. I teraz popatrzcie, zapamiętam na pewno datę, a jak jeszcze zapowiem, że 7 to było 7 dni po rozpoczęciu, to i rozpoczęcie też będę pamiętał, a to jest akurat ważna data, to nie jest tak, że ważnych dat nie warto pamiętać, to taka wizja, że zawsze możesz sprawdzić w Google, jak masz prąd, nie? No, bez przesady. I teraz zobaczcie dalej. Ja bym powiedział, dobrze mówiliście, że żołnierz, ale bardzo, mówię, was muszę docenić za to, że wypaczyliście emocje, bo wypaczyliście dobre emocje. To nie jest przypadek. Oni byli bardzo zmęczeni i tu mogę powiedzieć dlaczego, czy możemy przeczytać. Byli absolutnie zdołowani tym, że to tak szybko poszło. I zobaczcie, jak ze zdjęcia historycznego my się prawie nigdy nie zastanawiamy, jaką kto ma minę na zdjęciu historycznym, nie? To jest w ogóle temat, a to jest bardzo ważne. To jest część taka psychologiczna historii, która jest pomijana w ogóle, nie? Bo historia to tylko daty, fakty i godziny, no nie? I teraz popatrzcie. Dałoby się słuchać szczegółów dalej o tym Westerplatte, dałoby się. Ale ten by pozostał gdzieś tam w głowie, nie? I popatrzcie, jak to jest prosto zrobić. Nie muszę mieć multimediów czy czegoś. Pokazałem na przyrodzie, pokazałem tutaj. A zobaczcie, wchodzicie na lekcję geografii i widzicie taki budynek. Nic takiego, nie? Nic? No to posłuchajcie. Ja wchodzę i mówię, a nie. Wchodzicie, a ja mówię tak, dzisiaj będziemy mówić o bardzo dużym powierzchniowo państwie. Zresztą wiele osób, powiem na razie wam jako zagadkę, wiele osób by tam chciało pojechać, bo jest taki lubiany ten kraj przez wiele osób. I powiem wam dziwną rzecz. Ten budynek wygląda imponująco. Byle jaki, normalny. To was zadziwia. W tym wielkim kraju to jest jeden z najważniejszych budynków. Co tam jest w środku?
No, jakie, no tak zgadujcie, no jak nie wiemy, to zgadujemy, no. Szkoła. Może być szkoła, ale nie jest. Parlament. Tak. Ja bym powiedział, znaczy mógłbym od wszystkich wziąć pomysł, ale powiem tak, to jest parlament, ale teraz ja mam następne pytanie, bo ktoś powie, bo wiecie jak brzmi? Brzmi tak. I nic nie dzieje się bez powodu. Jeżeli duży kraj ma taki mały parlament, to jest, musi być jakiś powód. I to już jest bardzo problemowe, ciekawe pytanie. Jak to może być i jaka może być przyczyna tego, że duży kraj ma taki mały parlament? No jak? Kiedyś robiłem to z uczniami, to jeden powiedział, mają na pewno dyktatora, to nie potrzebują parlamentu. Nie? A wiecie, jaki jest najczęstszy pomysł uczniów, byście państwo nie zgadli? Technologiczne. Wszystko jest pod ziemią, a dla podpuchy na górze jest takie skromne. A jaki jest prawdziwy powód? Mało ludności. To jest Islandia. To jest parlament Islandii. Jak ktoś ma 300 tysięcy ludzi w całym państwie, to może mieć taki parlament, tak? Taki budynek parlamentu, no nie? Taką siedzibę parlamentu. A chciałoby się coś więcej dowiedzieć o Islandii po takim wstępie, który trwał 2 minuty? A pewnie, że tak. Całkiem inaczej niż wtedy, jak mówię lekcja 56, temat Islandia, nie? No nie? Słuchajcie, trochę bez żartów. Zauważyliście państwo, co ja chcę pokazać, ale tylko ilustracyjnie. Jak bardzo diabełek mały śpiewa i w szczegółach. W trójkącie chwalenia czarnej owcy, małe modyfikacje tego, co robiliśmy, decydowały o tym, że mogliśmy być tu nieskuteczni, a tu skuteczni, a tutaj? To jest jedno zdjęcie, które ja ściągam z Google Grafika i 5 pytań. To nie jest jakiś cud. A jak działa? A działa przez to, że to jest we właściwym momencie, wchodzisz do klasy i to jest. Przez to, że nauczyciel zadaje ci mądre pytania, które do czegoś zmierzają, to masz taki wstęp, po którym potem może być bardziej żmudnie. Ale ten klimat, który został przygotowany pod to, powoduje, że ty możesz to żmudnie robić. A czym to się jest osiągnięte? Byle czym, nie? Łatwą rzeczą. Pozwólcie, że powiem jeszcze jedno rozwiązanie. Posłuchajcie. Macie państwo na pewno wyobraźnię, prawda? Gdybym zrobił tak, posłuchajcie, że byłby to wykład długi mój, taki 6 godzin, nie? Takie robię niestety. Wczoraj taki miałem w Sosnowcu. Od 10 mieliśmy zajęcia do 16, no nie? Ze mną tylko, nie? Ale gdyby był długi, no nie? Tam ludzie byli nieprzytomni. Ja żyłem jeszcze 2 godziny po tym, ale już później nie, nie? Ale coś państwu powiem, nie? Ale coś państwu powiem. Wyobraźcie sobie, że wychodzicie na przerwę, pijecie herbatę, kawę i wracacie. Jak państwo sądzicie, gdybyście wrócili tutaj, nie? I każdy by usiadł. Ja bym zapytał, kto siedzi dokładnie na tym samym rozkładanym krześle, na którym siedział, to byłoby dużo rąk czy mało? Wszyscy to by byli prawie, oprócz nielicznych. No ci, co by wrócili, nie? Ale posłuchajcie. A nie zadziwia was to? Bo to jest fakt. Wiecie, żeby tak było. To jest prawda. I tak jest, bo ja to badałem w niektórych miejscach. A nie zadziwia to państwa? U diabła jaka jest różnica między tym, czy ktoś siedzi na tym krześle, czy na krześle obok? Żadna. To popatrzcie, jak szybko się to terytorium nastaje. A gdybyście wrócili, kto inny by siedział? Może by się mu nie walnęło, nie? Ale nerwowo by się to zrobiło, nie? Chociaż tak naprawdę mógłbym siedzieć... On by się robił, nie? No na pewno by mi się trochę, nie? A ciekawe to jest? A ciekawe. Czyli co się szybko dzieje z tym terenem? Bierzemy sobie, nasz, nie? Posłuchajcie dalej. A gdybym ja, posłuchajcie mnie, w czasie jakbyście państwo nie było, bym się zaryglował tutaj, otworzyłbym plecak i z każdego plecaka każdemu na jego miejscu bym coś położył. Cokolwiek, prawie pióro, kurczę, szklanego łabędzia, nie wiem, budełko. I państwo byście wrócili. Moje pierwsze pytanie, czy łatwo by było tego nie zauważyć na swoim terenie, który sobie już tutaj, no. Byśmy zauważyli, tak? Dobra. Czy musiałbym mówić, żeby się tym zainteresować? Tak jak nie musiałem mówić, żeby się zainteresować w slajdem, który był wywieszony, słowa nie powiedziałem, żeby patrzeć na ten slajd, to mogło być tapeta. Nie? Ja nie mówię, że to się wiąże z wykładem, nie? To mogło być nic, nie? I teraz popatrzcie. Czyli każdy by się zainteresował, czyli pojawiłaby się pewna energia. Na przykład, gdyby to było coś zamkniętego, byłyby osoby, co by otworzyły? Jakby na przykład była koperta, byłyby osoby, co by zobaczyły, co jest w kopercie? Byłyby. Mimo, że nie wszyscy, ktoś mówi, nie wiem, co tam jest, może łapówka, nie wezmę, no nie? I tak dalej, no nie? Dobra, posłuchajcie dalej. Miałoby to moc? Miałoby. Jak ja bym nie położył byle czego, a potem coś by się działo z tymi rzeczami, to miałbym jakąś energię, którą wywołałem z zainteresowania? Miałbym. Dobra. Jedyną osobę, która mnie czegoś uczyła, panią Zofię z przyrody, z podstawówki, którą spotkałem, jedyną osobę,
spotkałem w życiu, która to wykorzystywała. Jak? Ja tą metodę nazwałem coś na ławce i ją potem jeszcze ulepszyłem i różnym osobom pokazałem. Raz w semestrze robiła coś takiego, albo dwa razy, bo nawet to, co było w wykładzie u pana profesora, gdzie jak nowość się staje regułą, to się nudzi. Nawet jak się zna dużo początków, to róbmy je co 5 lekcji. Inne mogą być żmudne, ale co 5 lekcji dmuchamy do ogniska, żeby się rozpaliło. To nie o to chodzi, żeby na każdej robić, bo rzeczywiście po 6 lekcji będzie co dzisiaj zrobić. No, nic. Nudziło mi się, nie? Dawaj początek, nie? Nie? Ale nawet jakbym znał 80, to je rozłożę na 5 lat, nie? A nie na 5 dni, nie? Ale posłuchajcie. Wchodzimy kiedyś do Zofii, to jest bardzo ciekawe. O, to jest bardzo ciekawe, zaraz to Państwu pokażę. Wchodzimy kiedyś do Zofii na lekcję, a u mnie leżał wtedy, to jest akurat Glista chyba ludzka, tam z tasiemcem akurat leżał słoik, u nas, niezapowiedziany. Ja nigdy nie widziałem tasiemca. Czyli wchodzimy, a tu taki, leży taka puszka, w środku tasiemiec, nie? No to wiecie, ja wchodzę, no i co, no musiałem mówić, że mam zaglądać? Nie, to miał wszystko, miał ten wieniec haków, miał przyssawki, nie? Te wszystkie długi taki, nie? I żeśmy oglądali, nie? Pierwszy raz to widzieliśmy na oczy. Jak już żeśmy pooglądali, patrzymy, a u kogoś chuba leżała na tym, nie? Na takim tym. Inne rzeczy mieli inni ludzie. A, ktoś tam się już domyśla, co to jest, ale myśmy nie wiedzieli. Patrzymy u następnego i emioła, nie? Patrzcie, lekcja trwa, Zofia siedzi, nic nie robi. Tylko położyła, nie, poważnie, a my oglądamy. Weszliśmy i oglądamy. Ale to nie tak do końca, nie? Bo ona mówi, teraz już każdy koncentruje się na mnie, ja mówię, podejdę do każdej ławki, ale wszyscy inni słuchają, co ja pytam tych, co mają coś na ławce. Do nas podchodzi, mówi, co to jest. Dla nas odpowiedź była prosta, wąż, nie? Ona mówi, to nie jest wąż, nie? Powiedziała, po co on ma te haki, gdzie przebywa, to się dowiedzieliśmy, po pierwsze, że jelita są długie, co nas zdziwiło, bo nie wyobrażaliśmy sobie, że mogą być takie długie. Po drugie, ja mówię, no ale jak on tam wchodzi, nie? Ona mówi, to jest proste, pijesz wodę zanieczyszczoną z larwą, nie piłem wody z kranu przez pół roku. Później powiedziała to w ten sposób, nie? I wytłumaczyła, co on w ogóle je i tak dalej, z grubsza i do następnego przychodzi, co to na przykład mówi, a to taki ten, co rośnie na drzewie. A ona mówi tak normalnie, to on tu tylko kawałek wystaje, a ta reszta, to tam idą te grzybnie tam gdzieś w środku pod tym i tak tłumaczy. A my to zapisujemy. Nie ma tematu, lekcji w ogóle jeszcze ciągle nie ma, który ma być na początku z celami lekcji, a nie ma nic. No nie? No i tak dalej, no nie? I my zapisujemy, nie? Podchodzi do następnego jemioła. Ona mówi, a ktoś wie, że jest taki ptak jemiołuszka. Ona w ogóle miała wszystko w kasie. Ja bym się nie zdziwił, jakby ona jemiołuszkę z szuflady wyciągnęła, no nie? I nam pokazała. Akurat miała na planszy, ale miała na jakimś tam zdjęciu czy na czymś. Nie gotową, bo chociaż do niej za ocenę bardzo dobrą, tam można było przynieść wszystko, co się znalazło. Poważnie, ona zbierała wszystko. I on by sanepid zamknął na pewno, no nie? No nie? Nie, to jest absolutnie ciekawe, no nie? I teraz słuchajcie. I ona, aha, to się dowiedzieliśmy, co ta jemiołuszka ma wspólnego z jemiołą. Niektórzy do teraz nie wiedzą, ja pamiętam z wtedy, że ona zjada tego owocnika, trawi go i potem zostaje taka klejąca substancja i tam się przykleja, jak ona tam się załatwi, nie? To się przykleja to nasiono tam gdzieś u góry i rośnie ta jemioła, nie? I co ta jemioła w ogóle, że jest, mówi, jest, dlaczego zielona, tak jak rośliny i tak dalej. Słuchajcie, tuż tutaj cała lekcja minęła. I wtedy ona mówi do nas, na razie o konkretnych się organizmach dowiedzieliśmy. A ona mówi do nas, co te wszystkie rzeczy łączy. To do dziś pamiętam, jak się zawstydziłem, bo wydawało mi się, że mówię dobrze, mówię, wszystkie są takie szare. Ona mówi, to nie to, no nie? Ona mówi, co? Coś z odżywianiem. Ktoś powie, a, bo to tam one jedzą, ten tasiemiec to bierze tutaj tą całą powierzchnią z tego, to wszystkie na innym organizmie żyją. Tak najprościej, nie? Ona mówi, tak, bo to i to kończy się lekcja. Ona, temat lekcji pasożyty i półpasożyty. I podała definicję już taką z książki. Wszyscy ją rozumieli. Dlaczego? Bo wyszliśmy od konkretnych organizmów, którym się przyjrzeliśmy, a nie od definicji pasożyta i potem przykłady pasożytów z podbiórka. Nie? Macie takiego, takiego, nie? I takie dalej, nie? Tylko przyszło od konkretu do tego. Wszędzie się to da zrobić. W zawodówce na lekcji położę dwa rodzaje silników, którym się ludzie będą przyglądać, które leżą i czekają. Wszędzie. Łącznie z lekcją filozofii na tym, na uniwersytecie. Słuchajcie, najsłabszy uczeń w klasie, Robert B. 3 lekcje później, poważnie, 3 lekcje później dostaje pytanie, co z pasożyty i półpasożyty? On mówi, takie coś, co jest czegoś innego. Ona mówi, dobrze, trójka. I stawia mu tą trójkę, bo on wie, tak? Chociaż nie umie podać tej definicji formalnie. A czemu wie? Bo ona zastosowała taki sposób, go zmotywowała do tego, żeby się zainteresował tymi organizmami. Czy to jest banalne? Bardzo, nie? To ciekawe, czemu ja to widziałem raz w życiu tylko u pani Zofii.
Jeżeli to jest takie proste i każdy może na to wpaść, i każdy to wie, i wszyscy to stosują i tak dalej. Bo to jest kwestia pomysłu. To, czy to jest trudne? Nie. Czy to jest pracochłonne? Nie. Tu trzeba mieć wiedzę o przedmiocie, trzeba wiedzieć, co położyć i jakie pytania zadać, nie? No to to jest trudne, bo trzeba być by ten, ale to nie jest trudne fizycznie. To nie jest super multimedialne, to jest normalne, nie? Na nas by to zadziałało, na każdego by to zadziałało. To jest bardzo ważne. Znaczy ja chcę jakby pokazać, że my cudujemy, jak zmotywować ucznia na terapię, go wysłać do poradni, nie? A tutaj takie rzeczy działają, tak? Czy w klasie, w której uczniowie są zniechęceni do nauki takiej typowej, gdzie się podaje regułkę i tłumaczy, to może zadziałać? Oczywiście. Absolutnie. Właśnie chcę powiedzieć, że proste rzeczy, ale celne działają. Trójkąt chwalenia czarnej owcy jest prosty, ale jest mądry, ma uzasadnienie. Leży, ma podłoże piramidy, nie jest metodą dla metody, tylko jest, działa z poziomu takiego, że mam relacje. O dobra, patrzcie, jeszcze jedno zapomniałem powiedzieć. To jest jakaś metoda trójkąt chwalenia czarnej owcy, tak? Są jakieś elementy, jakaś technika. Akurat, że tak chwalę, a nie inaczej. Oczywiście wynika z rozumienia, że rozumiem, że tak jak będę chwalił, to będę miał częściej efekt, ale teraz proste pytanie, na które chyba każdy zna odpowiedź. Wejdzie nauczyciel, który ma dobrą relację nawet z trudnym dzieciakiem i to on go chwali zgodnie z trójkątem. To będzie mocniejszy, czy ktoś inny, kto też robi zgodnie z trójkątem, ale bez relacji, to każdy to wie, że to jest oczywiste, że tak jest. Tylko, że mówię, jak się ktoś koncentruje tylko na metodach, to będzie zawsze miał kłopoty. No, po prostu, no to jest właśnie to. Ostatnia metoda, bo tu już muszę kończyć, nie? Ale ostatnia metoda jest taka, jak zastosować to. Jedna z moich ulubionych. To się w ogóle ładnie nazywa. Ja Państwu powiem, że wchodzę czasami do różnych ludzi, co to jest. I zależnie od terenu Polski ludzie różnie mówią. Nie, sklerotki mówią niektórzy. Ja to kiedyś pierwszy raz usłyszałem, to się zdziwiłem. Dobra, uwaga. Na wyczucie, to jest ostatnia metoda na dzisiaj, będzie zawierała w sobie jajko i jabłko. Byliście Państwo dzisiaj u mnie na zajęciach, to uruchomcie wyobraźnię, ja nie zrobiłem tego, bo bym tu nie dał rady w tych warunkach. Ale gdybym ja zrobił tak, posłuchajcie, że przed zajęciami miałbym bardziej tak, że wszystkie siedzenia byłyby zajęte, jak w zwykłej klasie. I przed zajęciami wziąłbym takie kartki i na tych kartkach zadałbym pytania, które się dotyczą dzisiejszego wykładu. Podaję przykład. Na jednym z kartek bym napisał, podaj jedną zasadę chwalenia czarnej owcy. Na innej bym napisał, co leży u podstaw piramidy wpływu na ucznia. Na trzeciej bym napisał, na czym polega metoda coś na ławce. Takie coś bym miał przed zajęciami, posłuchajcie. I jakby Państwo nie było w sali, każdemu pod siedzisko wkleiłbym tą kartkę. I zacząłbym ten wykład tak, żebym powiedział, to będzie inny wykład niż zawsze, bo każdy z Państwa ma indywidualne pytanie, na które musi znaleźć odpowiedź na tym wykładzie, bo na końcu wykładu każdy będzie musiał swoją kartkę przeczytać i powiedzieć, jak znalazł odpowiedź, jaka jest odpowiedź, tak? To wyobraźcie sobie Państwo, jakbyście się poczuli. Ja bym powiedział, jeszcze bym powiedział, są pod krzesłami. Jak? Wyciągają rzeczywiście, nie? I patrzcie, człowiek czyta pytanie i mówi, kurde, no muszę teraz uważać, nie? Bo chłop na końcu powie, przeczytaj i odpowiedz pytanie i co ja powiem, nie słuchałem, nie? Więc uważam. Ale przy okazji, jak będę czekał na czarną owcę, to będę słuchał wszystkiego, nie? No bo nie da się czekać tylko na jedną rzecz, nie? A co by było na końcu? Każdy by przeczytał i powiedział, to nie ja bym podsumowywał, bo najczęściej nauczyciel sam podsumowuje, tylko uczniowie. Usłyszałbym innych, co odpowiadają. Mógłbym coś skorygować, ktoś mógłby kogoś skorygować. Czyli metoda na początku byłaby jajkiem, kiedy się zapoznaje z pytaniem, a na końcu byłaby jabłkiem. Bardzo dobre. W każdej grupie. Ja robię ze studentami, ale znam ludzi, co robią w podstawówce i wszędzie po środku. Bardzo proste. Bardzo mądre. Ale teraz powiem Państwu, jak nauczyciel może mądrze modyfikować. Druga wersja. Przychodzę za 3 tygodnie, mówię, znowu są kartki pod krzesłami, ale dzisiaj nie czytamy, na początku, na końcu wyjmiesz. Na wszystko, stary, uważaj, bo nie wiesz, co masz pod krzesłem, nie? Oczywiście, jak mam nadpobudliwych, to biorę tutaj kartki. Patrzcie, jak mogę też wtedy robić indywidualizację. Jestem cały czas wewnątrz linii. I teraz zobaczcie, tu wieszam kartki z imionami. I mówię, tutaj macie kartki z imionami. Na końcu lekcji będziesz musiał podejść, wziąć kartkę ze swoim imieniem, odczytać pytanie, dla które na ciebie przygotowałem dzisiaj i podać odpowiedź. Prawie nigdy tego nie robimy bezpośrednio po lekcji. Co to znaczy? Jak zrobię to do ważnej lekcji, to mam nigdy nie idealnie, mam dużo więcej uczniów, którzy uważali. Rozumiecie jakby, co się tutaj dzieje? A powiedzmy, że jestem leniwy albo na lekcji są tylko 3 ważne kwestie. Mówię tak. Widzicie 3 kartki? Ja na końcu lekcji wylosuję 3 osoby, które wezmą te kartki i odpowiedzą na pytania i te 3 ważne kwestie padną tylko. Albo tylko 3 osoby mają podklejone w klasie czy 5.
Zobaczcie, każda modyfikacja coś innego przynosi. Nie muszę się dużo narobić. 3 kartki to łatwiej niż 20 przygotować. I wtedy te 3 ważne kwestie padną, nie? Czyli zobaczcie, metoda jest jajkiem i jabłkiem zarazem, no nie? W ogóle wszystkie rzeczy na końcu lekcji, które powodują, że uczeń zaczyna nabierać nawyku, że ktokolwiek na końcu lekcji się interesuje, z czym on wychodzi. Wyobraźcie sobie Państwo, że ja mówię tak, zbliża się przerwa, zamykamy jedne drzwi, ja staję przy tamtych i mówię, jak ktoś chce wyjść, to musi na jedno pytanie odpowiedzieć, które tutaj było. Pierwszy podchodzi mu, ja mówię, pierwsza, jedna zasada chwalenia czarnej owcy, nie wiem, na koniec kolejki, nie? No i na następny, nie? To jest prześmieszne w każdej grupie. Ale czego to uczy? Nigdy nie wiesz, kiedy coś takiego ktoś odpali. Jak ci zrobi raz, to uważasz zawsze na wszelki wypadek, chociaż trochę bardziej, nie? Ja mam tych metod dużo więcej. Ja chcę tylko Państwu pokazać na koniec je i powiedzieć bardzo wyraźnie jedną rzecz. Zobaczcie Państwo, nie ma jednej metody. Jedna rzecz hula gdzieś w jednej klasie, w drugiej mniej, czy coś działa na kogoś, nie działa na kogoś innego. Natomiast chcę Państwu powiedzieć tak. Jak jesteśmy mądrzy w sprawie motywowania uczniów, jak wnikamy w temat, jak nurkujemy głębiej, a nie tylko oglądamy wierzchołek góry lodowej, to my wcale nie musimy zrobić dużo. Tylko my musimy zrobić mądrze i celnie, tak? Się czasami wydaje wielu osobom, zobaczcie, jest taki odruch, że nauczyciel, żeby zmotywować uczniów, to musi się zmordować. Czemu jesteś taki zmordowany? Cały dzień motywowałem uczniów, nie? Nie żyję, no nie? To uczniowie powinni nie żyć, nie? W takiej sytuacji, a my powinniśmy się mieć całkiem dobrze, no nie? Jeżeli to rzeczywiście tak zadziałało, że my zainspirowaliśmy, no nie? A jest często odwrotnie, nie? Więc kończąc powiem coś takiego, zobaczcie, mało może znaczyć wiele, wcale nie trzeba wielkich fajerwerków, jakieś nasze słowo powiedziane we właściwym momencie komuś może dzwonić jak dzwon do końca życia. Jakaś mała rzecz, która nas nie kosztuje dużo roboty na początku lekcji może spowodować, że 80% uczniów, co zawsze spali, to się obudzą, tak? I tak dalej. Znaczy ja chcę bardzo wyraźnie jakby powiedzieć, że naprawdę no to jest wiedza i to jest wiedza szczegółowa. Ja ciągle nienawidzę w pedagogice naszej, ale w ogóle też światowej, poruszania się z poziomu sloganu. Motywujmy, róbmy i tak dalej, a potem nie wiadomo, co się pod tym mieści. Bo to tak fajnie wszyscy mówią, motywujmy. No i my motywujemy, to co robicie? No różne rzeczy, nie, nie wiadomo co, no nie i tak dalej. Ja uważam, że warto analizować to, co robimy, się temu przyglądać, wiedzieć, czemu działa. Zobaczcie, no może nie było kilkanaście, tak jak obiecałem, było kilka. Ale mam nadzieję, że takich, co sobie każdy znalazł i zastosuje. Ja chcę tylko powiedzieć, że tego jest więcej. Ja mogę powiedzieć, że ja mam poczucie i z tego mi sprawia przyjemność, że ja będę tą kolekcję sobie do końca życia zbierał. Nie wiem, ile się udało zbierać, ale co chwila znajduję coś, co mi się wydawało, że powinienem to po tylu latach dawno wiedzieć, bo to jest takie banalne. Ja to odkrywam, jak głupi, nie? Że na to tak się dzieje, tak? Bo jest dużo rzeczy takich, co się wydają oczywiste, a to najbardziej oczywiste najtrudniej zauważyć, nie? Bo gdzieś tam, prawda, oczy na horyzoncie. To mówiliśmy zresztą, jak mówiliśmy tutaj rok temu o tym, nie? O metodach na przykład integrowania klasy, nie? Że te najprostsze rzeczy najtrudniej przyjdą do głowy. Serdeczne podziękowania dla organizatorów za zaproszenie. Bardzo Państwu dziękuję, że chcieliście przyjść. Thank you.